Witam w międzyczasie uczestników panelu. Miło, że już teraz dołączyliście. To ja startuję z transmisją i wrócę tu i nam pan znać, że transmisja ruszyła. Dobrze. I zaliczaj sobie i za 10 sekund puszczam stream. Albo nie, poczekaj, bo nie mogę tak zrobić. A. Już jesteśmy z transmisją na Facebooku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Witamy na wydarzeniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nasze wydarzenie zatytułowaliśmy Neutralność klimatyczna, realny cel czy utopijna wizja. Będziemy rozmawiać o tym temacie neutralności klimatycznej i przyjrzymy się jemu z bardzo różnych stron. Ja nazywam się Izabela Opałczyńska, nie wiem, czy już się przedstawiłam, zrobię to jeszcze raz na wszelki wypadek. Jestem menadżerką projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa to dzisiejsze spotkanie. Ale na początek kilka słów od pani Izy Rakuć-Kochaniak, nowej członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Proszę bardzo, Izo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz pierwszy w nowej roli jako członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce. Na co dzień jestem związana zawodowo z Fundacją Veolia Polska i z grupą Veolia Polska. Przede wszystkim bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania spotkaniem, bo to udowadnia, że firmy starają się patrzeć szeroko na swój wpływ i swoje zobowiązania wobec środowiska naturalnego. Pandemia, w której w trakcie ciągle jesteśmy, którą ciągle przechodzimy, to było ogromne zaskoczenie dla wszystkich. Wymusiła pewną konieczność adaptacji do nowej sytuacji. Biznes bardzo szybko i bardzo dobrze zareagował i podjął wyzwanie, jakim było dostosowanie się do nowych wymagających warunków funkcjonowania. I to doskonale przede wszystkim pokazało badanie zrealizowane przez FOP już na początku marca tego roku. Pokazało ono mnóstwo przykładów solidarności i odpowiedzialności wśród zwykłych ludzi, organizacji trzeciego sektora i biznesu. Pandemia to także test na szybkość działania biznesu, kreatywność firm i ludzi, ale także na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Przede wszystkim obnażyła ona wszystkie bolączki rynku pracy. Badania przeprowadzone przez FOP, do których zapoznania się z nimi bardzo serdecznie Państwa zachęcam, pokazują, jak ważne dzisiaj jest poszukiwanie rozwiązań, aby zminimalizować negatywne konsekwencje tego, co się wydarzyło. Trzeba jednak pamiętać o innych zobowiązaniach, na przykład zobowiązaniach klimatycznych, dla których dzisiaj się właśnie tutaj spotykamy, po to, aby omówić kilka problemów z tymi wyzwaniami związanych. Wiemy, że Komisja Europejska nie zrezygnowała z kierunku określonego w Zielonym Ładzie i nie traci z oczu walki z globalnym ociepleniem. Przyświeca jej cel zielonego ożywienia gospodarczego. Dziękuję bardzo. To tyle tytułem wstępu i krótkiego wprowadzenia. Izo? Dziękuję bardzo.
Iza, będziemy tutaj we dwie prowadzić dalszą też część spotkania. W drugiej godzinie porozmawiamy z firmami, jak one widzą te cele neutralności klimatycznej. Więc Izo, dziękujemy na razie. Możesz wyłączyć kamerę i mikrofon. No tak, Iza powiedziała już troszkę, jak wygląda ten świat teraz, w czasie pandemii, w czasie walki z pandemią. Ale wróćmy do tych czasów sprzed pandemii na chwilkę i przypomnijmy sobie, co wtedy tak mocno przebijało się w informacjach prasowych, w mediach. I można rzeczywiście stwierdzić, że ten temat środowiska, zagrożenia, jakim człowiek w tym momencie jest dla środowiska, celów klimatycznych, on przebijał się coraz mocniej. I słychać go było już nie tylko w debatach eksperckich, w debatach politycznych, ale rzeczywiście wszedł do takiego mainstreamu i można powiedzieć, że opinia publiczna zaczęła się interesować coraz bardziej. Możliwe, że to te obrazy, na przykład z tamtego roku, przedstawiające pożary w Australii, coraz silniejsze ruchy, strajki klimatyczne, Greta Thunberg na szczycie ekonomicznym w Davos. To wszystko tak jakby pokazywało, że rzeczywiście ten temat przybiera na sile i świat, mówiło się bardzo głośno, że ten 2020 rok ma być takim momentem przełomowym, kiedy powinny zostać podjęte już bardzo radykalne działania. I nie tylko biznes oczywiście, ale wiele, wiele tutaj interesariuszy tę walkę ze zmianami klimatu powinno się włączyć. I tak jak już Iza wspomniała, te cele Unii Europejskiej w tym temacie, ta ambitna polityka tak naprawdę klimatyczna, musi się w tym momencie zmierzyć też z wyzwaniami gospodarczymi, z jakimi przyjdzie nam się spotkać po pandemii. Cele redukcyjne, tak naprawdę cele redukcji emisji gazów cieplarnianych przyjmują również poszczególne kraje i do 2050 roku takie kraje jak Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania i wiele innych takie cele już przyjęło, wpisując je również w swoje ramy prawne. No właśnie, ale pojawił się koronawirus. I czy pójdą drogą zielonej odbudowy. O to dalej zapytamy ekspertów. Na początek poprosimy pana profesora Szymona Linowskiego, fizyka atmosfery, aby powiedział nam kilka słów w temacie kryzysu klimatycznego i tego, co obecnie się dzieje. Myślę, że będzie tutaj spora dawka wiedzy. Proszę przygotować się, coś do notowania i już włączam prezentację i możemy, panie profesorze, zaczynać. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja postaram się w 20 minut omówić te najważniejsze sprawy związane z globalnym ociepleniem. Chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że w tej chwili możemy zacząć działać. To jest ostatni dzwonek i działać musimy na wszystkich możliwych frontach, bo przez 20 parę lat sprawę w ogóle zabagniliśmy do tego stopnia, że w tej chwili grozi kryzysem egzystencjalnym. I teraz trzy słowa na temat globalnego ocieplenia. Proszę następny slajd. To, co Państwo tutaj widzą, to jest troszeczkę inny sposób przedstawienia globalnego ocieplenia niż na ogół się przedstawia. To jest rozkład statystyczny temperatury nad lądami półkuli północnej w latach 1951-1980 na górnym wykresie, a na dolnym za lata 2005-2015. Gdybyśmy za ostatnie 10 lat to zrobili, no to ten wykres jeszcze by się spłaszczył i wysunął w prawą stronę. W każdym bądź razie już w tym okresie sytuacje, które nie zdarzały się praktycznie kilkadziesiąt lat wcześniej, obejmowały już 14,5% przypadków. Krótko mówiąc, coś, co kiedyś było praktycznie niemożliwe, jeśli idzie o pogodę i klimat, w tej chwili staje się sytuacją bardzo częstą, co zresztą widzimy za oknem. Bardzo proszę, kolejny.
No i teraz trzy słowa o tym, jak działa system klimatyczny. Otóż my o tym, jak działa system klimatyczny, wiedzę taką nowożytną budujemy od 200 lat. W 1824 roku Joseph Fourier wydał swoją taką publikację na temat temperatury Ziemi i innych ciał niebieskich, gdzie trochę innym językiem było mniej więcej narysowane to, co jest tutaj. Mamy planetę, która praktycznie całą energię dostaje od gwiazdy, ponieważ energia wewnętrzna jest miarą temperatury, to jaka jest energia systemu w systemie klimatycznym i temperatura średnia zależy od tego, ile energii jest pochłaniane, ile jest oddawane w kosmos. I jeżeli nie ma równowagi, no ta temperatura rośnie bądź spada, zależnie od tego, gdzie mamy, po której stronie mamy nadwyżkę. Proszę dalej. No i teraz mamy dwa ciała niebieskie, które dostają mniej więcej tyle samo energii od Słońca, w każdym bądź razie na metr kwadratowy. Pochłanianie powierzchni Księżyca, czyli albedo, jest takie samo jak Sahary. No i Państwo widzą, że na powierzchni obu tych ciał niebieskich, mimo tego, że zachowane jest te warunki, o których było widać na poprzednim slajdzie, warunki są zupełnie inne. No bo oczywiście ważna jest nie tylko ta ilość energii dla nas, robaczków na powierzchni Ziemi, ale co się z tą energią dzieje, jak jest rozprowadzana, gdzie gromadzi się w systemie klimatycznym. Także Słońce jest oczywiście głównym źródłem energii dla systemu klimatycznego, natomiast jaki jest klimat, to zależy nie tylko od Słońca, jak widać na tym przykładzie. Proszę dalej. Otóż Ziemia ma atmosferę i ta atmosfera, a także ocean i biosfera oraz lód, który pokrywa spore połacie Ziemi, to jest właśnie system klimatyczny. I tej atmosfery jest bardzo niewiele. Gdybyśmy sprężyli atmosferę do gęstości taką, jak ma woda, to tej atmosfery byłoby 10 metrów, bo ciśnienie atmosferyczne odpowiada 10 metrom słupa wody. I bardzo niewielkie domieszki gazów, które występują w tej atmosferze, tak zwanych gazów cieplarnianych, powodują, że warunki na powierzchni Ziemi są dramatycznie różne od warunków na powierzchni Księżyca. Oprócz tego mamy ocean, którego, jeśli idzie o masę, jest 300 razy więcej niż atmosfery, bo cały ocean pokrywa 3/4 globu i ma średnio 4 kilometry głębokości, czyli gdyby go równo rozłożyć po globie, byłoby 3 kilometry. Atmosfery, przypominam, jest odpowiednik 10 metrów. I są różnego rodzaju zjawiska, które zachodzą w atmosferze, które nazywamy chmurami. I teraz proszę o następny slajd, żeby pokazać, jak działają te drobne ilości gazów, które są w atmosferze. Otóż atmosfera jest praktycznie przeźroczysta dla tej energii, która dociera od Słońca, z tego powodu, że to jest tak zwana energia, promieniowanie termiczne o bardzo wysokiej temperaturze, 5500 kelwinów. I to promieniowanie elektromagnetyczne praktycznie nie oddziałuje z gazami, które są w atmosferze. Część jest rozpraszana przez chmury, część jest rozpraszana przez aerozole, część nadfioletu rzeczywiście reaguje. Natomiast to promieniowanie dociera do powierzchni Ziemi, ogrzewa ją i promieniowanie, które wędruje z dołu do góry przez atmosferę, tak jak widać to na obrazku po prawej stronie, ono prawie całkowicie jest pochłaniane w atmosferze, tylko niewielka część bezpośrednio wydostaje się na zewnątrz, co zresztą widać troszeczkę na tym obrazku w postaci zarysu na przykład niektórych kontynentów. Proszę o następny slajd. No i teraz mamy tutaj porównanie sytuacji takiej, jaka jest na Księżycu, i takiej, jaka jest na Ziemi z atmosferą. Bardzo schematycznie, bardzo prosto napisane. Na Księżycu nie ma atmosfery i w warunkach równowagi pochłonięta energia jest równoważona energią emitowaną w kosmos. Natomiast przykład Ziemi, która ma atmosferę, która na tym rysunku zupełnie nie przepuszcza promieniowania ziemskiego, tego termicznego o niskiej temperaturze, a całkowicie przepuszcza
promieniowanie słoneczne jest takie, że promieniowanie z powierzchni Ziemi jest pochłonięte przez atmosferę i wypromieniowane w górę i w dół. Do Ziemi dochodzi dodatkowy strumień energii od atmosfery i ten strumień energii nazywamy efektem cieplarnianym. Czyli w rezultacie do powierzchni Ziemi dochodzi dużo więcej energii, dużo większe są strumienie energii niż powyżej atmosfery. Proszę bardzo, następny slajd. No i teraz ten sam rysunek, który widzieliśmy poprzednio po prawej stronie w postaci schematycznej, teraz też bardziej schematycznie, jest narysowany i to są strumienie energii na górnej granicy atmosfery na górze obrazka i na powierzchni Ziemi na dole obrazka, średnio na 1 metr kwadratowy powierzchni planety. No i co widzimy? Oczywiście część promieniowania słonecznego jest odbijana w kosmos, mniej więcej 1/3, z tego bardzo duża część przez atmosferę i chmury. Dociera z tego, co jest na górze atmosfery, połowa mniej więcej jest zaabsorbowana do powierzchni Ziemi. Powierzchnia Ziemi się ogrzewa i emituje promieniowanie, strumienie promieniowania, które widzimy po prawej stronie w postaci pomarańczowych strzałek. I one pokazują, jak te strumienie promieniowania uciekają. Widać, że część ucieka bezpośrednio w kosmos, co już widzieliśmy na jednym ze slajdów, a duża część jest pochłonięta przez atmosferę. Atmosfera się ogrzewa i zwraca do powierzchni Ziemi, proszę zauważyć, 2 razy więcej niż dochodzi od Słońca. Oczywiście jeszcze Ziemia paruje, woda, Ziemia jest pokryta w 3/4 wodą i parowanie zabiera ciepło, które potem kondensuje w atmosferze. Jak wypadnie deszcz, to ciepło zostaje w atmosferze, a także atmosfera ogrzewa się od powierzchni Ziemi, to jest taka spiralka czerwona. No i pomiary pokazują, że mamy sytuację, że przy powierzchni Ziemi, ale także na górze, mamy nierównowagę, to znaczy Ziemia pochłania więcej niż emituje w kosmos. Czyli musi się ogrzewać powierzchnia Ziemi i atmosfery. Tak wynika z tego pierwszego slajdu. Proszę dalej. No i teraz mamy ten dodatni bilans energii. Temperatura przy powierzchni planety, powietrza samej powierzchni planety, także oceanów rośnie. I tutaj widzimy z bardzo wielu różnych ośrodków naukowych estymacje tego wzrostu temperatury na podstawie pomiarów prowadzonych w różnych miejscach na powierzchni globu. Widać, że te estymacje się troszeczkę od siebie różnią, bo nie ma jednej, jedynie słusznej metody, w jaki sposób robić te estymacje na podstawie punktowych i niepełnych danych, ale wszystkie te estymacje pokazują bardzo wyraźny trend i widzimy, że w stosunku do tego, co było na początku XX wieku, temperatury mamy już o 1,2 stopnia wyższe. Proszę kolejny slajd. No i teraz, gdzie ta energia, nadwyżka energii, ta nierównowaga, którą widzieliśmy poprzednio, ląduje? Otóż ona ląduje przede wszystkim w oceanie. Ocean pochłania prawie całe promieniowanie słoneczne. Woda, jak wiemy, ma bardzo dużą pojemność cieplną i śledząc tak zwaną zawartość ciepła w oceanie, co teraz robimy znakomicie, bo mamy tak zwane systemy Argo, głębokich sondowań automatycznych, które mierzą zawartość ciepła w oceanie, potrafimy pokazać, że to ciepło gromadzi się właśnie głównie w oceanie i ilość tego ciepła to jest 96% tej nierównowagi na górnej granicy atmosfery przy energii przychodzącej i odchodzącej. Reszta to jest trochę cieplejsze właśnie powietrze, czyli ten wzrost temperatury, który widzieliśmy, topnienie lodowców, ogrzewanie się powierzchni gruntu. W każdym bądź razie mamy miliony niezależnych pomiarów, które po prostu pokazują, jak to wszystko działa. Proszę dalej. No ale jak widzieliśmy, Księżyc i Ziemia działają zupełnie inaczej, a to jest związane z tego powodu, że systemy klimatyczne obu tych ciał niebieskich, mimo tej samej dostawy energii, są zupełnie różne. I teraz w skali wszystkich ciał niebieskich, które mają zaniedbywalne źródła energii we wnętrzu, a taka jest Ziemia, możemy zawsze wyróżnić wymuszenia
które prowadzą do zmian klimatu i to są na ogół wymuszenia, które wymuszenia z definicji pochodzą spoza systemu klimatycznego, czyli spoza atmosfery, spoza oceanu i z tego, co jest na powierzchni Ziemi. I to na przykład mogą być tutaj, jak widać, zmiany orbity ziemskiej. To kolejny przykład w prawym górnym rogu zmiany aktywności słonecznej. Mogą być także w długich okresach czasu zmiany aktywności wulkanicznej, bo to, co się dzieje pod powierzchnią Ziemi, jest w pewnym sensie rozprzężone od systemu klimatycznego, zachodzi dużo wolniej. I wreszcie takim wymuszeniem jest proces, który nie zachodził nigdy w historii geologicznej, a który ludzie uruchamiają i rozpędzają na coraz większą skalę, wydobywanie węgla zamkniętego w skałach osadowych, w paliwach kopalnych, czy to węgiel minerał, czy to gaz ziemny, czy to ropa naftowa i spalanie go do atmosfery. Oczywiście ten węgiel wziął się tam z tego powodu, że był kiedyś w atmosferze, ale są takie dwa cykle węglowe, wolny, który jest związany z osadami oceanicznymi, ruchami właśnie ruchami tektonicznymi, aktywnością wulkaniczną i szybki, który jest związany z obiegiem węgla na powierzchni Ziemi i my ten szybki cykl destabilizujemy. A efektem tego spalania jest dwutlenek węgla, czyli najważniejszy długo żyjący gaz cieplarniany w atmosferze. Ale wymuszenia to jest tylko jeden element, jeśli idzie o klimat. Przejdźmy do następnego slajdu. Tutaj widzimy przykłady sprzężeń w systemie klimatycznym, na przykład pokrycie lodem, to jest odbicie ilości wody, albo zawartość pary wodnej, najsilniejszego gazu cieplarnianego, ale regulowanego innymi procesami, no bo ten ocean jest, ma dużo, dużo większą masę niż w atmosferze, przede wszystkim temperaturą powietrza, no to są sprzężenia w systemie klimatycznym. I teraz proszę następny slajd, najtrudniejszy. I to jest przykład tego, jak rozumiemy wymuszenia i sprzężenia w systemie klimatycznym. To jest 800 tysięcy lat wstecz. Na górze mamy fluktuacje temperatury określone na podstawie rekonstrukcji paleoklimatycznych, tego ile tam tlenu, stosunku tlenu o 16 do 18 w osadach dennych, w lodzie na Antarktydzie. I czerwona linia to jest to, jak potrafimy wymodelować globalnymi modelami klimatu, wiedząc, jakie były wymuszenia w systemie klimatycznym. A teraz dolny przypadek pokazuje właśnie wymuszenia i sprzężenia. Teraz ta cieniutka linia, ta fioletowa, magenta na górze, taka fluktuująca, to są wymuszenia, które doprowadziły do tych zmian temperatury. I to są wymuszenia orbitalne. Natomiast pozostałe elementy to są sprzężenia w systemie klimatycznym. Powierzchnia lądolodów, czarna linia. Teraz ilość pyłu w atmosferze, która w zależności od szaty roślinnej może być większa bądź mniejsza. Poziom morza, który zalewa bądź mniejsze bądź większe obszary, a przede wszystkim ilość dwutlenku węgla rozpuszczonego w oceanie, gazy cieplarniane, to jest ta czerwona linia. Jak dodamy te wszystkie efekty, mamy wymuszenia radiacyjne, czyli te nierównowagi radiacyjne, które powodowały te zmiany klimatu, które widzimy na górnym obrazku. Teraz proszę dalej. Czyli kiedyś najważniejszym sprzężeniem w systemie klimatycznym była zmiana koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze spowodowana różną rozpuszczalnością w oceanie, zależnie od temperatury. Natomiast myśmy, wydobywając ten węgiel z paliw kopalnych, zamienili dawne powolne sprzężenia, które działały przez tysiące lat, na gwałtowne wymuszenie, które tutaj widzimy. Bardzo proszę, następny slajd. No i teraz to wymuszenie właśnie wygląda w ten sposób, jak tutaj widać, to jest slajd z ostatniego Global Carbon Budget, który pokazuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Tą szarym obszarem to są emisje za ostatnie 220 lat paliw kopalnych ze spalania paliw kopalnych. Brązowe to jest przez wycinanie lasów przede wszystkim.
A teraz ile tego rozpuszcza się w oceanie? Mimo że ocean jest cieplejszy, to i tak więc trochę się tego dwutlenku węgla rozpuszcza, bo jest go dużo więcej w atmosferze i zmieniają się stężenia powierzchniowe. Ile jest przede wszystkim w glebie magazynowane? To jest najsłabiej znany składnik. I ile tego przybywa w atmosferze? I to, ile tego przybywa w atmosferze, zgadza się z tym, co obserwujemy. Proszę bardzo, następny slajd. Obserwując koncentrację gazów cieplarnianych. Tu jest przykład z Mauna Loa Observatory, ale jest kilkaset takich punktów na świecie, w których obserwujemy tę zmianę koncentracji dwutlenku węgla. Te fluktuacje w cyklu rocznym to odpowiadają rozrostowi bądź zanikowi roślinności latem i zimą na półkuli północnej. Proszę bardzo, następny slajd. No i to są możliwe scenariusze naszych emisji w zależności od modelu biznesowego i od tego, co będziemy robić w przyszłości. A po prawej stronie są wymuszenia radiacyjne, czyli zaburzenia tej równowagi w stosunku do epoki przedprzemysłowej, przy tych wszystkich różnych scenariuszach. To, co staramy się określić, jeśli idzie o przyszły klimat, to po pierwsze określiliśmy, że my w tej chwili jesteśmy głównym, że tak powiem, czynnikiem wpływającym na klimat, że to, co nasze wymuszenie jest nieporównywalne ze wszystkimi innymi wymuszeniami, no i do tego dostosowujemy nasze prognozy, które mogą być bardzo różne w zależności od przyszłych wymuszeń. Proszę kolejny slajd. No i tu jest przykład właśnie takich scenariuszy i możliwych zmian temperatury globalnej przy biznesie business as usual. Oczywiście świat będzie inny, więc niepewność tego, co może być za 250 czy 280 lat jest bardzo duża, jeżeli będziemy bardzo dużo emitować tego dwutlenku węgla do atmosfery. Jeśli go przestaniemy emitować, no to w tym momencie możemy ograniczyć ocieplenie, które widać na prawej osi. My na ogół pokazujemy wyniki do 2100 roku, ale nie ma żadnego powodu, żeby pokazywać tak krótko, bo to nie jest jakaś taka fizyczna cezura, że potem świat się skończy. Teraz proszę następny slajd. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy na te wymuszenia, które widzieliśmy, znaczy możliwe wymuszenia zmiany temperatury wskutek naszych wymuszeń i popatrzymy sobie na zmiany temperatury globalnej po ostatniej epoce lodowcowej, to jest ta czerwona i niebieska linia, no, zrekonstruowane na podstawie danych paleoklimatycznych, to po pierwsze widzimy, że to, co już zrobiliśmy do tej pory, to jest bardzo zauważalne, a to, co możemy osiągnąć, to jest nieporównywalne w stosunku do tego, do takich różnic klimatu, jak były w środku epoki lodowcowej, to znaczy maksimum 20 tysięcy lat temu i tym, co mamy teraz, czy mieliśmy w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Czyli to jest nasz potencjał do zmiany klimatu. Proszę następny slajd. W skali, że tak powiem, geologicznej, sięgającej znacznie dalej, do czasów milionów lat temu, do czasów dinozaurów 65 milionów lat temu i tak dalej, ta potencjalna zmiana klimatu 8 stopni, no to jest po prostu możliwość zrobienia zupełnie innej planety, która wyewoluowała z tego stanu przez kilkadziesiąt milionów lat powolutku, w ciągu małych kilkuset lat, a być może szybciej, bo możemy uruchomić pewne tak zwane sprzężenia zwrotne w systemie klimatycznym, proszę następny slajd, które są związane z tym, że mamy zgromadzonego bardzo dużo węgla, które może być wyemitowany w procesach, z procesów naturalnych, pod warunkiem, że przekroczymy pewien poziom ocieplenia. Taki najbardziej znany, no to jest oczywiście wieczna zmarzlina. Co to jest wieczna zmarzlina? To jest coś, co zamarzło przez ostatnie nawet 2 miliony lat czy 3 miliony lat zamarzało. Co roku dokładała się pewna ilość materii organicznej, która zamarzała jak w zamrażalniku w lodówce. I teraz jeżeli ta materia zacznie rozmarzać na wielką skalę,
to zaczną się gazy rozkładu, czyli metan i dwutlenek węgla, w zależności od tego, czy rozkład będzie beztlenowy, czy tlenowy, gwałtownie ulatniać do atmosfery i emisję tych gazów cieplarnianych już z powodów nie antropogenicznych, ale właśnie uruchomione antropogenicznie z powodu zaszłości geologicznych, mogą zostać uruchomione. Ocenia się, że właśnie około 2 stopni ocieplenia to jest taki względnie możliwy próg, który jeszcze nas ochroni przed najgorszymi skutkami takich zwrotnych sprzężeń w systemie klimatycznym. Proszę następny slajd. No i oczywiście problem polega na tym, że to nie tylko klimat, ale także kwestia bioróżnorodności, którą mało kto się nie zajmuje czy biologią, czy termodynamiką nierównowagową rozumie, ale to, że my produkujemy żywność, jest na przykład możliwe tylko dzięki temu, że istnieje dostatecznie duża bioróżnorodność w glebach, a my prowadząc uprawy przemysłowe gwałtownie tą bioróżnorodność zabijamy i w tym momencie może się zdarzyć tak, że nasze uprawy zaatakuje jakiś szkodnik, tak jak nas zaatakował koronawirus, tylko on się gwałtownie rozprzestrzeni po całym świecie, bo nie ma dostatecznej różnorodności biologicznej, żeby po prostu uruchomić mechanizmy obronne. Proszę następne slajdy. W związku z tym to jest taki obraz już na polski przetłumaczony z artykułu Steffena, który tak schematycznie pokazuje możliwe historie naszej planety w przyszłości. Kiedyś ona bujała się tak przez ostatnie kilkaset tysięcy, a nawet 3 miliony lat między epokami lodowcowymi a interglacjałami, czyli była sobie w tej rynience po lewej stronie obrazku i te wymuszenia orbitalne powodowały takie fluktuacje, sprzężenia zwrotne, co było bujanie się. Teraz wytrąciliśmy Ziemię już z tego stanu, bo już wyemitowaliśmy tyle gazów cieplarnianych, że na kilkaset tysięcy lat skasowaliśmy epoki lodowcowe i emitujemy więcej i możemy przez uruchomienie tych sprzężeń zwrotnych przekroczyć próg planetarny i doprowadzić do w ciągu bardzo krótkiego czasu, kilkudziesięciu albo kilkuset lat, do powstania Ziemi cieplarnianej, takiej jaka była 50 milionów lat temu. Czego oczywiście żadne systemy biologiczne w obecnym stanie nie będą w stanie wytrzymać. Proszę następny slajd. No i w związku z tym podjęliśmy w Paryżu zobowiązania, także próbujemy oszacować, jak powinniśmy redukować emisję dwutlenku węgla w atmosferze, tak żeby nie przekroczyć tego niebezpiecznego progu, go się ustala jako trochę bezpieczniejszy 1,5 stopnia bądź 2 stopnie. No i tutaj widać, że te redukcje na tym wykresie na dole po lewej stronie muszą być gwałtowne i niezwykle szybkie, a jeżeli chcielibyśmy, żeby Ziemia nie przekroczyła 1,5 stopnia trwałej zmiany od epoki przedprzemysłowej, to tak naprawdę około 2050 roku powinniśmy usuwać całkiem szybko dwutlenek węgla z atmosfery. I teraz jeszcze kolejny slajd. Tutaj co roku pojawiają się tak zwane emissions gap reports, czyli czym się różnią podejmowane przez państwa zobowiązania od tego, żeby osiągnąć właśnie cel tej neutralności klimatycznej. No, jeżeli zostawienia tego klimatu ocieplonego o 1,5 stopnia, 1,8 stopnia, 2 stopnie, w każdym bądź razie no, w tej chwili już widać, że gwałtownie narasta luka pomiędzy tym, co powinniśmy robić, żeby osiągnąć tą neutralność klimatyczną, a stanem rzeczywistym. I ostatni slajd na koniec dla Państwa. I to jest pytanie, przed którym stoimy, które zostało zadane
na rok przed moim urodzeniem właśnie przez Rogera Revel i Hansa Swessa w artykule, którego tytuł tutaj widzimy. I cytat z tego artykułu jest taki: tak, ludzkość prowadzi teraz jedyny w swoim rodzaju eksperyment geofizyczny, który nie wydarzył się nigdy w przeszłości, ani nie będzie mógł być w przyszłości powtórzony. W ciągu kilku stuleci zwracamy atmosferze i oceanowi węgiel odłożony przez naturę w skałach osadowych w procesie, który trwał setki milionów lat. No i pytanie, przed którym dziś stoimy, czy potrafimy odzyskać kontrolę nad tym eksperymentem i nad tym będą Państwo radzić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Rzeczywiście to mam nadawka wiedzy i myślę, że już teraz nikt nie powinien mieć wątpliwości, z czym się mierzymy i dlaczego z tym się mierzymy. Dziękuję bardzo jeszcze raz za tą prezentację, a teraz głos przekażemy pani Zofii Wetmańskiej z Wizja Europa, która spojrzy na ten temat neutralności klimatycznej z trochę innego punktu, z punktu widzenia ekonomicznego, społeczno-gospodarczego. Izo, chciałaś jeszcze chyba... Izo, tak, troszkę tutaj technika zawiodła i dlatego się spóźniłam, ale chciałabym zadać pytanie panu profesorowi Malinowskiemu. Niedawno widziałam ten film, ukazał się film, który nazywa się Można panikować, w reżyserii Jonathana Ramseya, właśnie o panu profesorze i jego dorobku naukowym i zawodowym. Wiemy, że walczy pan od wielu lat, w zasadzie całe swoje życie, z tak zwanym denializmem klimatycznym. I chciałam spytać, jak dzisiaj ocenia pan stan przygotowania i poziom świadomości polskiego środowiska naukowego, a także rolę mediów, jaką mogą przedstawiciele mediów odgrywać i czy w ogóle już dzisiaj rzeczywiście odgrywają w tym procesie uświadamiania nie tylko społeczeństwa i przeciętnego Kowalskiego, ale także polityków. Dziękuję bardzo. Ja mogę odpowiedzieć takim przykładem z przedwczoraj, że jedna z telewizji zadzwoniła do mnie, żebym skomentował to, co się tam stało na Podkarpaciu, te powodzie. No i ja po prostu powiedziałem, że bardzo, bardzo mi żal tych wszystkich ludzi, ale zarówno sposób prowadzenia gospodarki wodnej, jak i to, że oni pobudowali te domy w tych miejscach, w których nie powinni budować, jak i to, że my się dokładamy cały czas do tych zmian klimatu, które postępują coraz bardziej, coraz więcej tej wody spada, to wszystko po prostu przyczynia się do tego. I był pan, że tak powiem, redaktor, był niezwykle zdziwiony, bo spodziewał się komentarza, czy będzie padać następnego dnia. No tak. I to jest prognozy pogody. Symboliczna odpowiedź na to pytanie. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przekażmy, tak jak mówiłam, głos pani Zofii. Pani Zofio, już włączam prezentację. Dzień dobry. Słychać mnie pewnie? Słychać. Dobrze, czekam na prezentację. O, super. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że mamy okazję rozmawiać o neutralności klimatycznej w tej kolejności i w tym formacie, bo bardzo ważne jest też zrozumienie podstaw naukowych, które tak naprawdę determinują jakby i są powodem powstania tej polityki klimatycznej, o której tutaj będziemy mówić. Ja z jednej strony trochę chciałabym przedstawić Państwu to, co się dzieje teraz w Polsce i czy ta neutralność klimatyczna jest możliwa właśnie w Polsce, a z drugiej strony też pokazać kontekst globalny, który determinuje to, co dzieje się w Polsce. Nazywam się Zofia Wetmańska, jestem analityczką w Wizę Europa. Wizę Europa jest to niezależny think tank, specjalizujemy się w ekonomii, polityce gospodarczej, społecznej czy stosunkach międzynarodowych. W ramach naszych licznych programów zajmujemy się programem Energia, Klimat i Środowisko, w ramach którego podchodzimy do tematu neutralności klimatycznej z jednej strony na poziomie przekrojowym, czyli zajmujemy się analizą polityk z perspektywy europejskiej, regionalnej i ekonomicznej, a z drugiej strony też staramy się wypracować sektorowe rozwiązania wspierające poszczególne branże gospodarki w tej transformacji, która jest wymagana. Współpracujemy zarówno z podmiotami publicznymi, z ministerstwami, jak i z sektorem prywatnym.
tutaj na pewno też z częścią Państwa już mieliśmy przyjemność współpracować. Dążymy do tego, aby te zapisy, które wymagane są, te prawa i regulacje, które wymuszają na gospodarce i poszczególnym podmiotom pomóc je wdrożyć i w jak najbardziej efektywny sposób, tak żeby miały jak najlepsze, największą efektywność i największe oddziaływanie. Tak jak mówiłam, najlepiej zacząć od tego globalnego kontekstu i tutaj pewnym benchmarkiem, pewnym punktem odniesienia, który jest punktem odniesienia wszystkich polityk klimatycznych już w tej chwili, jest porozumienie paryskie. Na pewno Państwo wiedzą, że jest to pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące porozumienie dotyczące klimatu. Zobowiązuje ono państwa do ograniczenia wzrostu temperatury średniej światowej do poniżej 2 stopni Celsjusza. Tutaj jest bardzo ważne to określenie znacznie niższego niż 2 stopnie Celsjusza. Powyżej poziomu oczywiście jest sprzed epoki przemysłowej, dążąc do ograniczenia do 1,5 stopnia temperatury i jak najszybszego osiągnięcia punktu zwrotnego, czyli jak najszybszego odejścia od paliw kopalnych. Warto powiedzieć, że porozumienie paryskie jest pierwszym oddolnym porozumieniem, czyli w przeciwieństwie do poprzednich dokumentów, takich jak protokół z Kioto, nie narzuca odgórnie celów klimatycznych, które muszą być zrealizowane przez poszczególne państwa, a wymaga deklaracji i określenia poziomu ambicji na poziomie krajowym i przedstawienia tego w ramach właśnie porozumienia paryskiego, które wymusza i kontroluje systematyczne zwiększanie tej ambicji. Tutaj mówimy przy tych krajowych deklaracjach dotyczących ograniczenia poziomu emisji, mówimy o Nationally Determined Contributions, które co 5 lat powinny być rewidowane i zaostrzane. Na poziomie Unii Europejskiej, poszczególne kraje Unii Europejskiej składają wspólną deklarację tych ambicji na poziomie unijnym. I tutaj przywołuję pewien obrazek, który pokazuje, że te deklaracje, które już zostały złożone, będą pozwalały na ograniczenie prawdopodobnie wzrostu temperatury do 2,8 stopnia Celsjusza przy 50% szansach przekroczenia tego progu. No a w 90% pewne jest, że będą one, jakby wymuszą one przekroczenie tego progu 2 stopni. Przy czym obecne polityki, czyli te realizowane w dniu dzisiejszym, prawdopodobnie przyczyniają się do przekroczenia, prawdopodobnie w stopniu 97% przyczynią się do przekroczenia tego progu 2 stopni, czyli mamy naprawdę bardzo dużo pracy do wykonania, aby tą temperaturę, ten wzrost temperatury ograniczyć i systematyczne działania są przewidziane, ale widać, że ta droga będzie długa i te ambicje muszą się zwiększać jeszcze bardziej radykalnie, aby móc osiągnąć stabilizację tego systemu, czy ograniczenie może podatności na większą zmianę. Idąc dalej, też chciałabym pokazać, jak ten poziom globalny przekłada się na poziom krajowy. I tutaj można zauważyć taką sekwencję różnych działań, czy sekwencję wydarzeń, które mają na to wpływ. I z jednej strony mamy poziom globalny, czyli ten cel 1,5-2 stopni, który ma być osiągnięty poprzez przedstawienie wkładów w redukcję emisji. Jeśli mówimy o Unii Europejskiej, to mówimy o długoterminowej strategii niskoemisyjnej, która ma przyczynić się do tego celu globalnego. I jeśli mówimy o długoterminowej strategii, to mówimy o perspektywie lat połowy wieku, czyli 2050 roku. Ale żeby to osiągnąć, też trzeba wyznaczać średnioterminowe cele i stąd są cele energetyczne, klimatyczne na 2030 rok. Te cele z kolei determinują to, jak poszczególne państwa będą musiały się zachowywać i co poszczególne państwa będą musiały robić, czyli krajowe plany na rzecz energii i klimatu, które każdy z państw jest zobowiązany przedstawić Komisji Europejskiej, w którym zawarty jest plan ograniczenia emisji dwutlenku gazów cieplarnianych. I teraz też bardzo ważnym momentem w tym procesie, w tych politykach jest połączenie tych strategii na rok 2030
ze strategiami, które pozwolą ograniczyć emisję i osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku, czyli wyznaczenie długoterminowej strategii emisyjnej. I nie możemy też o tym myśleć dwuetapowo, musi być to ciągły proces, czyli te działania, które wdrażamy w latach do roku 2030 czy do wczesnych lat 30, muszą być spójne z tym i muszą umożliwić dalszą transformację systemu, tak żeby w perspektywie połowy wieku ta neutralność klimatyczna była osiągnięta. I jeżeli będziemy tylko myśleć o tym krótkoterminowo, właśnie na przestrzeni następnych 10 lat, jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że te inwestycje, które poczynimy, czy te działania, które wdrożymy, nie będą wystarczające i prawdopodobnie te koszty w jakiś stopniu będą utopione. I trzeba już dzisiaj, jakby cały ten system, cała ta architektura systemu wymaga zarówno na administracji, ale i na sektorze prywatnym przeorientowanie się z myślenia krótkoterminowego na długoterminowe tworzenie wartości, bo musimy, jest to nowa sytuacja, gdzie w zasadzie wszystkie podmioty gospodarki powinny już mieć tą wersję, tą wizję połowy wieku w swoich strategiach uwzględnioną, czy starać się uwzględniać. Jeśli mówimy o roku 2030, to bardzo konkretne cele zostały postawione. Jest to cel 40 redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40%, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym do 32% i wzrost efektywności energetycznej też do 32,5%. To jest oczywiście w skali Unii Europejskiej. Już dziś wiadomo, że działania, które poszczególne państwa wdrażają, mogą pozwolić prawdopodobnie na ograniczenie emisji o 45%. Komisja Europejska jednak przedstawiając Europejski Zielony Ład i stawiając neutralność klimatyczną pośrodku jako jeden z głównych priorytetów rozwoju gospodarczego, można powiedzieć, też będzie dążyła i zapowiedziała do podniesienia tego celu do 50-55%. Już dziś wiemy, że tworzone są opracowania wpływu podniesienia tego celu na wskaźniki ekonomiczne i strategie zmiany tych wyznaczników, ale bardzo prawdopodobne, że w drugiej połowie roku usłyszymy od Komisji o takiej zmianie i będziemy musieli dostosować się do tych nowych wskaźników. Tutaj już kilka razy padło hasło Europejski Zielony Ład. Europejski Zielony Ład jest to nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej zapowiedziana przez Ursulę von der Leyen. I po raz pierwszy można powiedzieć, że polityka klimatyczna przestała być polityką tylko i wyłącznie środowiskową. Jest to skala zmian, które są wymagane przez neutralność klimatyczną, także wymaga zmian w pozostałych sektorach gospodarki, nie tylko energetyce, o której najczęściej mówimy, myśląc o zmianach klimatu ze względu na emisyjność tego sektora, ale ten plan rozwoju po raz pierwszy podkreśla, że zmiany będą musiały zajść także w innych sektorach, takim jak budynki, transport, przemysł i w zasadzie w każdej dziedzinie rozwoju gospodarczego. Tutaj oprócz tych sektorowych działań są te działania przekrojowe. Tutaj podkreśliłam znowu cele klimatyczne na lata 2030-2050. Mówimy tutaj zarówno o neutralności klimatycznej, czy przedstawieniu propozycji prawa klimatycznego, które już się zadziały na tym etapie, ale także mówimy na przykład o transformacji sektora finansowego, który do tej pory gdzieś funkcjonował obok, a teraz ma być jednym z motorów tej zmiany i jakby całkowicie ta transformacja ma wpłynąć i ma pozwolić na to, żeby sektor finansowy wspierał i umożliwiał rozwój niskoemisyjnych inwestycji i przekierowanie tych strumieni finansowych, które dzisiaj są kierowane do rozwoju gospodarki opartej o paliwa kopalne, na strumienie finansowe, które będą wspierały neutralność klimatyczną. Teraz pytanie, co to wszystko oznacza dla Polski i najlepiej ocenić to idąc od dnia dzisiejszego, można powiedzieć, czy tej oceny celów i klimatycznych na rok 2020. Żaden z celów prawdopodobnie nie zostanie spełniony. Sytuację pewnie zmieni w jakimś tam stopniu sytuacja koronawirusowa i pandemii.
gdzie faktycznie zapotrzebowanie na energię spadło i w skali globalnej są to znaczne wartości. Pewnie w skali polskiej one też będą gdzieś tam widoczne, ale no, jesteśmy daleko od tej realizacji celów postawionych nam na lata 20. Z czym się to będzie wiązało? Będzie się wiązało z koniecznością dodatkowych wydatków. I tutaj mechanizmem radzenia sobie z taką sytuacją i niespełnienia tych celów są tak zwane transfery statystyczne, czyli państwa, którym udało się osiągnąć swój cel i mają nadwyżki zielonej energii, będą mogły sprzedawać te nadwyżki państwom, które tej energii z źródeł odnawialnych zielonej energii nie zdołały osiągnąć. W związku z tym będzie to wiązało się nie tylko z kosztami, które wiążą się tak czy siak z operacją i oparciem gospodarki o paliwa kopalne, ale z dodatkowymi kosztami, jakby płaceniem kar, można powiedzieć. Więc to już nie stawia nas w dosyć trudnej sytuacji i też utrudnia nam tą transformację w kolejnych latach. Jeśli mówimy o tym, jak przejść z lat 20 do lat 30, no to tym drogowskazem powinien być Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu. Tutaj jest zaznaczone na granatowo, widzą Państwo. I myśmy zestawili to ze scenariuszami transformacji, które będą w znacznym stopniu ograniczały emisję dwutlenku węgla, czyli będą przyczyniały się do tej neutralności i będą zgodne gdzieś tam ze scenariuszami Komisji Europejskiej dotyczącymi neutralności klimatycznej. I widać, że propozycje zawarte w rządowych planach nie są wystarczające. I teraz z czym będzie się wiązało to, aby były te zmiany, żeby cel na 2030 rok tutaj był ambitniejszy i ta redukcja była bardziej wyraźna, wiązałoby się to z podjęciem tych działań już dzisiaj. I z jednej strony jest to pożądane ze względu na koszty, też zaraz będę pokazywać w następnych slajdach, a z drugiej strony nie podjęcie się tej transformacji w najbliższym, teraz tak naprawdę, w najbliższym czasie, będzie przesuwało te koszty i będzie je tylko kumulowało w kolejnej dekadzie, bo nie ma takiego prawdopodobnie scenariusza, gdzie będziemy mogli zrezygnować z tej neutralności klimatycznej. Nawet jeśli się nie podejmiemy tego w skali kraju, tak jak do tej pory nie robimy, to neutralność klimatyczna będzie wymuszona przez zewnętrzne czynniki, zewnętrzne koszty i po prostu nie będzie się opłacało nie być w tym procesie transformacji. I on będzie tak czy siak z naszą zgodą czy bez postępował. Jeśli jednak będziemy zwlekać w najbliższej dekadzie z radykalnymi zmianami czy ze stopniowym wdrażaniem tych zmian, będziemy musieli się liczyć z tym, że te zmiany będą dużo bardziej drastyczne i dużo bardziej wymagające od nas w kolejnej dekadzie. Tutaj właśnie ten obrazek jest co prawda z naszego starszego raportu, ale bardzo dobrze przedstawia logikę rozkładu tych kosztów. Tak? Jeżeli podejmiemy się już dziś tej transformacji, koszty transformacji rozłożą się tak naprawdę na 20 lat. Jeśli będziemy zwlekać w najbliższych dziesięcioleciu, będziemy musieli podjąć bardzo duży wysiłek inwestycyjny, żeby nieadekwatny system przetransformować i te koszty tak naprawdę będą kosztami zaniechania. Tutaj jeszcze trzeba też spojrzeć na odnawialne źródła energii i nie ma takiego scenariusza, którym osiągnięcie celów przedstawionych przez IPCC, czyli tego raportu, o którym mówił pan profesor, nie uwzględnia odnawialnych źródeł energii. Ten wzrost jest konieczny i tutaj nie ma w ogóle na ten temat wątpliwości. Pytanie, czy odnawialne źródła energii mogą być jedynym rozwiązaniem? Na razie wygląda na to, że szanse na to jest też znikoma, czyli scenariusz 100% OZE jest też bardzo trudny i na razie wygląda na mało realny, ale wzrost udziału odnawialnych źródeł energii musi być nie 30%, a około 50 czy 70% w perspektywie roku 2050.
Bardzo często, jeżeli mówimy o neutralności klimatycznej i zadajemy pytanie, czy neutralność klimatyczna jest możliwa do osiągnięcia, tak naprawdę mówimy o kosztach. Czy jesteśmy w stanie znaleźć niezbędne finansowanie, aby tą neutralność klimatyczną i te rozwiązania, które pozwolą nam na osiągnięcie neutralności klimatycznej, zrealizować. Jeśli mówimy o net zero, to mówimy o inwestycjach rzędu 2% PKB rocznie w skali Unii Europejskiej. Jeśli patrzymy na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, pewnie jest to niewiele więcej, tam można założyć, że to jest 2-3% PKB. Teraz podjęliśmy się też ocenę tego z perspektywy Polski, czyli gdzie jesteśmy dzisiaj w tych inwestycjach w odnawialne źródła energii i jak to się ma do tych planów neutralności. I teraz w latach 2013-2019 Polska zainwestowała 48 miliardów złotych w odnawialne źródła energii. 60% tych wydatków było przeznaczone na farmy wiatrowe na lądzie, około 30% na fotowoltaikę. Tutaj po lewej stronie widać pewną dynamikę tych, czy dwufazowość tych inwestycji. Mamy okres 2015-2017, gdzie widać, że inwestycje w farmy wiatrowe w zasadzie nie istniały. Jest to spowodowane niepewnym otoczeniem regulacyjnym, czyli z jednej strony ten system wsparcia, który działał na początku obecnej dekady, zaczął być wycofywany, a z drugiej strony nowy system, czyli system aukcyjny, nie był wprowadzony na tyle efektywnie, żeby dać inwestorom pewność, że są to inwestycje, które się opłacają. Czyli to niepewne otoczenie regulacyjne tutaj pewną zimę w inwestycjach w energetykę odnawialną wprowadziło. To, co jest, myślę, najciekawsze z tego, jest tempo, w jakim zmiana w otoczeniu regulacyjnym pozwoliła na rozwój OZE, tak? Czyli mamy tutaj bardzo wysoką dynamikę i bardzo wysokie odbicie tego poziomu inwestycji z roku 2017 do lat 2018-2019. Czyli tutaj już jest jakby pierwszy sygnał, że gospodarka, inwestorzy są w stanie reagować bardzo dynamicznie, o ile tylko mają stworzone dobre warunki. Tutaj drugi jakby mamy ciekawy wniosek z naszego badania, który brzmi, to sektor prywatny jest odpowiedzialny za transformację, nawet nie odpowiedzialny, to sektor prywatny jest głównym silnikiem napędowym tej transformacji niskoemisyjnej. Udział zwiększył z 2017 na ten okres ostatnich dwóch lat, zwiększył się ponad 10-krotnie udział zarówno banków komercyjnych, jak i przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Jeśli mówimy o funduszach publicznych, zarówno krajowych, jak i europejskich, nie przekraczają na 16% w całym okresie, a co ciekawe, 90% z tych funduszy są to fundusze europejskie, a nie krajowe. I teraz mając na uwadze stan, który przeanalizowaliśmy, dane historyczne, porównaliśmy to, zestawiliśmy to ze scenariuszem, który jest prezentowane w tym Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu, jak i ze scenariuszem ambitniejszym, który pozwala na wycofanie paliw kopalnych już na początku lat 30. do 2035. I jasno widać, że możliwa jest znaczna transformacja systemu energetycznego tylko przy utrzymaniu nakładów inwestycyjnych z 2019 roku. Czyli mówimy o dokładnie takim samym tempie inwestycji, które mi zaistniało w 2018-2019 roku, i takie utrzymanie tego tempa pozwoli na zdecydowaną transformację systemu energetycznego i wycofanie się z paliw kopalnych już w latach 2030, w roku 2035. Tutaj też warto zaznaczyć, że Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu zakłada prawie że dwukrotny spadek inwestycji w OZE. Jest to zarówno trudne z perspektywy właśnie konieczności osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale też z perspektywy kryzysu ekonomicznego. Jeśli mamy na uwadze, że inwestycje w odnawialne źródła energii są przede wszystkim realizowane przez sektor prywatny, a wzrost gospodarczy i odbicie się od tego kryzysu, który jest spowodowany pandemią, będzie wymagał nowych inwestycji i nowego zaangażowania sektora, czy tam finansów, tak, to redukcja
tak dynamicznego sektora i nieuwzględnienie tego w najbliższych planach jest pewnego rodzaju błędem i też trzeba dodać, że jest to błąd z perspektywy dostępności funduszy publicznych. Tutaj znowu chciałabym podkreślić, że ograniczenia finansowe nie stanowią bariery dla osiągnięcia przez Polskę redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także wyliczyliśmy, że z dostępnych, z planowanych dla Polski źródeł finansowania, czyli zarówno z wieloletnich ram finansowych, jak i z pakietu odbudowy dla Europy przewidziane przez Komisję Europejską, przedstawionych w ostatnim miesiącu, czyli koniec maja, wynika, że dostępne finansowanie będzie, skala finansowania dostępnego dla Polski i skala potrzeb finansowych z sektora energetycznego są zupełnie możliwe, czyli szacujemy, że zaangażowanie europejskich krajowych środków publicznych stanowi mniej niż 10% tej puli funduszy, o których mówiłam. I jeśli mówimy znowu o neutralności klimatycznej, perspektywa lat 30. wystarczy utrzymać poziom inwestycji z 2019 roku, czyli nie mówimy o konieczności radykalnych zmian. To nie jest zupełnie ta narracja, nie jest zupełnie, jakby nie taki jest stan rzeczy dzisiaj, tylko wystarczy, nie jest to coś, co przerasta nas, bo już wiemy, że jesteśmy w stanie to jako gospodarka osiągnąć. A z drugiej strony po latach od 2035 roku do 2050 roku konieczne będzie zwiększenie przepływów finansowych o 0,3% PKB. I tutaj znowu nie jest to coś, co przerasta nasze możliwości, ponieważ w latach 2017-2019 wzrost inwestycji wynosił 0,6%, czyli dwa razy tyle, co będziemy musieli wykonać, dwa razy taki wysiłek wykonaliśmy już w tych latach 2017-2019, jakie będziemy musieli wykonać, aby osiągnąć znaczną redukcję emisji w perspektywie połowy wieku. Myślę, że warto zakończyć pewnymi rekomendacjami, żeby odpowiadając na pytanie, czy neutralność klimatyczna w Polsce jest możliwa, warto powiedzieć tak, ale musi się ileś rzeczy zmienić. Tutaj na pewno musi się zmienić strategiczne podejście do transformacji gospodarki. Po raz pierwszy musimy zacząć na nią patrzeć jako na szansę, jako na możliwość, a nie jako coś, co będzie przeszkadzało rozwojowi gospodarki. Tym bardziej, że mamy sytuację kryzysową, tym bardziej, że inwestycje w OZE, tak jak mówiłam chwilę temu, mogą stanowić odpowiedź na ten kryzys. I tutaj, żeby stanowiły tą odpowiedź, proponujemy przyjęcie jakby podwójnej logiki w pakietach stymulujących. Z jednej strony powinna być to logika regulacyjna, czyli powinno zostać odblokowane i odblokowane inwestycje na przykład w farmy wiatrowe na lądzie i stworzenie warunków takich, żeby zróżnicowana grupa inwestorów mogła uczestniczyć w tym procesie transformacji energetyki, szczególnie mając na uwadze, że kierowane, jakby ta transformacja jest kierowana przez sektor prywatny, ale także finansowy. I tutaj chodzi nam o to, żeby pakiet stymulacyjny stymulujący gospodarkę brał pod uwagę to, że środki europejskie przede wszystkim będą faworyzowały inwestycje niskoemisyjne, inwestycje w transformację niskoemisyjną. Można z tego skorzystać, dostosowując swoje plany, które i tak trzeba będzie w pewnym momencie sfinansować, a w przyszłości to finansowanie może nie być aż tak tanie, jak jest dzisiaj ze względu na pakiet odbudowy dla Europy. Trzeba mieć tą wizję długoterminową. Polska jeszcze nie przedstawiła swojego planu długoterminowej transformacji, nie przedstawiła swojej strategii na rok 2050. My tu wspieramy ministerstwo w zakresie analityki, ale liczymy na to, że niedługo, mam nadzieję, taką strategię ministerstwo przedstawi. Wymaga zaangażowania wszystkich grup inwestorów. Skala wysiłku inwestycyjnego związanego z neutralnością klimatyczną nie jest w stanie, wiąże się z tym, że nie tylko sektor publiczny będzie za nią odpowiedzialny, ale także musi być sektor prywatny. No i przede wszystkim wydaje nam się, że kluczowe, żeby te wszystkie poprzednie elementy zostały zrealizowane, konieczny jest dialog pomiędzy administracją publiczną, prywatnymi inwestorami, sektorem prywatnym oraz sektorem finansowym. Według naszej oceny dziś ten dialog jest bardzo ograniczony i wymaga zdecydowanie ustrukturyzowania i systematycznego podejścia do rozmowy o neutralności klimatycznej. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, bardzo zapraszam do kontaktu.
Na naszej stronie znajdują się publikacje, które oczywiście można pobrać i dowiedzieć się więcej. Dziękuję bardzo. Pani Zofio, bardzo dziękujemy. Rzeczowa, konkretna analiza tego, co mamy teraz i tego, co jest też możliwe do zrobienia. I widać takie podobne przesłanie. Pan profesor Malinowski mówił, że to rzeczywiście ostatni moment na pewne działania, a ekonomicznie widzimy też, że ten koszt zaniechania może być bardzo wysoki i to rzeczywiście ostatni moment do podjęcia pewnych radykalnych działań. Dziękujemy jeszcze raz. Prosimy teraz o wyłączenie kamery i mikrofonu. Chcieliśmy spojrzeć też szerzej, poza polskim biznesem, spojrzeć na to, co dzieje się w Europie i na świecie. Poprosiliśmy pana Petera Bakara, prezesa World Business Council for Sustainable Development, o kilka jego przemyśleń, opinii, także w tym czasie pandemii, jak biznes sobie radzi z tymi wyzwaniami, na co powinien tak naprawdę stawiać i jakie są jeszcze jego zadania. Pan Peter Becker nie mógł być niestety z nami na żywo, mamy jednak nagranie, które teraz chciałabym Państwu udostępnić. I think business has to take a leading role in driving society to a more sustainable future. Business has the innovation power, the management talent, the financial capacity, and the reach into markets. In many ways, business by now, given its global reach, also can better manage the challenges that sustainability poses across country borders. So there's ample reasons for business to take the lead. It's clear that there is a good business case for sustainability now. The license to operate in society is at risk if you do not implement sustainability. And really the future competitive position of your business depends on that sustainability to be implemented in your strategies. That's not the same as saying that business can do this alone. Absolutely not. Business must work closely together with governments, with the citizens, the consumers in the world, to make the changes that will lead to a more sustainable future. But business is clearly in the leading position now. Well, I think the current pandemic has shown to all citizens in the world how vulnerable society is to big shocks. Obviously, COVID-19 is now the shock that has come to every doorstep, every family, every company, every country. But we have to remember that the climate shock that is coming on the heels of this pandemic will be much bigger than the pandemic shock has already been. I hope that because this pandemic has made these shocks so personal to everyone, you know, as you can see from my background, I am working from home. I've been doing that for the last 3 months. My family is far away. I hope every day that they are okay. And that makes a shock personal. I hope we can keep that energy, the understanding that we are in a vulnerable society up. And I hope that we can see that the climate risk poses much bigger risks of shocks than even the one we see now. So I think you know, everywhere you go, see, we need to build back better. Everybody's talking about the great reset, the need to fundamentally change systems. And in that need to change systems, every time you look at it, climate poses the biggest risk to humanity that we now face. So yes, I see reasons why people would argue we cannot fight climate change now. We need to restore jobs. We need to work on the economy. But I can tell you one thing. If we do not fight climate change, the risk in the economy will be much higher. If we, on the other hand, do work on climate action, then you will see the job generation as a result of investments in renewable energy and other solutions to climate change will be much bigger than investments in old industries. So I think also in the recovery scenario from the pandemic, fighting climate change positively moving towards a zero emission society
will be a great benefit today in terms of jobs, tomorrow in no shocks to society. Yeah, I think there's probably not been any business leader prepared for the pandemic that now is striking us. I would dare to say that every country, every company, and probably every household was ill prepared for this shock. So I think the first thing we should do is understand what are these vulnerabilities that have been exposed by the pandemic? How have we structured our supply chain? What can we learn from a shock like this? And what can we do to avoid shocks in the future, or if they come, to be more resilient against them? I think the second big thing that we need to learn is to really integrate this into our risk management, into our disclosures, and into the conversations with our investors. Because only when we make these issues structurally part of the way we manage businesses, make decisions, explain these decisions to investors, and eventually get a lower cost of capital for making those better decisions, will we really be on top of it all. But most importantly, I think we need to keep an eye on the human factor. Because what the pandemic has shown us, that it started with a bug somewhere in a country far away, and it became an integral threat to the way we live. You know, we all work from home. Coming back to the office may never be the same as it was before. Our supply chains have exposed vulnerabilities. We begin to understand that the stress we put on nature is actually one of the main reasons why pandemics like this begin to emerge. We see that an enormous amount of people have lost their jobs. A large number of people have even lost their lives as a result of this pandemic. So what we see is one shock is not just a health shock. It's an economic shock, it's a human health shock, it's a livelihood shock. And so we need to begin to think much more holistically about what are the solutions that business and governments can put in place. It's not just climate change we need to fight. We need to fight climate change and create jobs. It's not just the healthcare system that we need to fix. We need to fix the healthcare system, but we also must reduce the stress on nature. So sustainability, it has always been about the integration of these many challenges, but it is now really clear that unless we look at sustainability on an integrated basis, we will not be able to avoid these shocks. Yeah, I think each company that wants to move to net zero has to do a three-step approach. First and foremost, it needs to map its current greenhouse gas emissions, and not just the ones in their own factory or their own operations, but the ones that are in scope one, i.e. in the raw materials coming in, as well as the emissions that are caused by their products or services by the people who use those products or services. So that's step one. Secondly, companies need to set ambitious targets. The 1.5 degree scenario as a target is now clear. That means that every company must set a target to be net zero greenhouse gas emissions by no later than 2050. And no later than 2050 actually means as soon as possible before 2050. So one of the things that I now see emerge in the international community is you begin to see a race to the top. A company sets a target to be net zero by 2050. The next one comes out saying, we will actually be net zero by 2040. The third one will then say, we will do it by 2039. So you'll see a race to the top, but you have to set a target and a clear point. The third step you need to do is to then create an action plan. How are we going to get to that net zero by 2050? And not only an action plan far away into the future, because 2050 is still 30 years away, but how are we going to halve the emissions in the next 10 years? Because only if you do that, do you have a chance to get to zero by 2050. And then the fourth step is to actively disclose, i.e. collect the data and then disclose the data of how you are doing. You started with a certain emission level. How are you indeed now seeing the effects of your action plan over time drive down to that target?
And that's what business does best, you know. I know I've run businesses for a long time myself. It's very hard to get your mind around having to set the target. But once you set the target, put the actions against that target in place and measure the progress towards that target, business will always outperform and deliver its target sooner. So that's the invitation to any company. Understand your emissions, set the target, put in place an action plan, and measure and disclose your progress against that action plan. Yeah, I think achieving net zero by 2050 for the whole world, all industries, all countries, is going to be a massive challenge. I have long thought that it might be too hard a challenge to actually get to, but I'm actually beginning to get more optimistic. And in a strange way, as harsh as the pandemic has hit many countries around the world, I am getting hope out of the pandemic. If you see how fast countries were able to react, how within a matter of weeks, almost half the population of the world was working or being at home, not going to their work or their offices or wherever it may have been. If the pressure gets high, humanity can respond incredibly quickly. I think out of this pandemic and out of the further work that many people are now doing around this pandemic, it is clear that climate change is an even much bigger risk than this pandemic was. And therefore, I hope that with this shock now in our bodies, in our systems, we will able to see this bigger risk, to mobilize the solutions around it. And I'm getting big hope. You know, if I look at companies like BP, the British oil and gas company, Shell, and other oil and gas companies that have now also set net zero emission targets for 2050. If industries which are as deeply invested in the fossil fuel base as them, if they can do it, then I would argue there is no business in the world that cannot do it. I know some of your audience may not be there yet, but I'm also convinced if you look at these examples and how they lay out their plans to achieve it, if you think through the shock and the bigger shock that climate change will be that the pandemic has just exposed us all to, then I'm sure you will get the energy and the inspiration to put your plans together. And the more companies that put these plans together, the faster the race to the top, to the new competitive landscape will be, the faster we will achieve the target. So I'm not sitting here saying this is going to be easy. It won't. The energy system is massive. But I do think that humanity will find a way to respond fast enough. I really want to encourage the Polish industry and the businesses in the room today to take up this challenge. We have seen now how fast the world can respond. We have understood perfectly well what the challenge of climate change, of biodiversity loss, of inequality all poses on us. But if the businesses, and in this case, the Polish businesses, put their best efforts forward, put the best innovative ideas to work, this is the time in which significant changes can be implemented. Your customers will want it because everybody has been touched by the pandemic and is ready to change. You will determine your competitive position of the future. And it's fantastic that collectively you are working on this agenda. I really hope that today's event will allow you to really get some inspiration and really put your best efforts forward. And I commit that as soon as travel is allowed again, and you may have a next event, I'll try to be in Poland myself and really look forward to engaging with all of you. Thank you. Tak, myślę, że te słowa pana Petera Bakera będą dobrym wprowadzeniem do naszej dyskusji. Zapraszamy teraz firmy do panelu dyskusyjnego, do debaty. Proszę dać nam chwilkę, włączymy tryb spotkania. Prosiłabym teraz, aby uczestnicy... O właśnie, już widzimy Marię Krawczyńską, bardzo nam miło, za chwilę
Będziemy się przedstawiać. Witamy wszystkich. Już mówię, kto jest dzisiaj z nami. Jest z nami pan Adam Targowski, którego teraz właśnie widzimy, menadżer do spraw zrównoważonego rozwoju w firmie Skanska. Dzień dobry. W pięknych okolicznościach przyrody. Na parkingu pod gabinetem stomatologicznym. O, tak. Jakaś sytuacja, rozumiem, awaryjna, kryzysowa. Niestety, tak. To bardzo nam miło, że jednak pan z nami jeszcze chwilę będzie. Jest pan Jakub Krzewina, menadżer do spraw CSR i komunikacji wewnętrznej Grupa Raben. Dzień dobry. Jest też Maria Krawczyńska, o której już wcześniej wspomniałam, dyrektor biura CSR BNP Paribas Bank Polska. Dzień dobry. Widzę, że dołączył również pan profesor Szymon Malinowski. Oczywiście, jeżeli będzie pan chciał zadać jakieś pytanie uczestnikom, prosimy bardzo. A teraz przekażę już głos Izie Rakuć-Kochaniak, którą poznali państwo już wcześniej. Będziemy razem ten panel prowadzić. Proszę, Izo. Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie w imieniu swoim, jako nowego członka zarządu FOP, ale także w imieniu Marzeny Strzeczek i wszystkich innych członkiń, bo w końcu FOP jest kobietą, na to wyszło, które w tym roku od czerwca do zarządu FOP-u przystąpiły. I tak, żeby troszkę nadrobić czas, ja nie będę zagłębiać się może we wprowadzenie, czym jest ta neutralność klimatyczna w nawiązaniu do pytań, które będziemy chcieli wam zadać, ale powiem tylko, że wszyscy już wiemy, czym jest neutralność klimatyczna i z jakimi problemami będziemy się borykać w najbliższych latach. Wiemy, że scenariuszy jest kilka, że nie jest to cel nie do osiągnięcia. Wiemy jednocześnie, że 10 lat mamy, mówiąc kolokwialnie, w plecy i w tym sensie mogło zdarzyć się dużo, dużo więcej. I na samy początek chciałabym zadać takie pytanie otwierające do wszystkich państwa, czyli i do Marii, pana Jakuba i pana Adama. Jakie skojarzenia przede wszystkim budzi was neutralność klimatyczna jako hasło, jakie wyzwania? Jak postrzegacie tę ideę? Czy jako faktycznie cele biznesowe, czy na dzisiaj jeszcze jako pewną górnolotną wizję i misję, jaką należałoby spełnić? Zaczęłabym pytanie kierujące do kobiety, a więc do Marii Krawczyńskiej. Prosimy. Dziękuję, Iza. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i za ten bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, chociaż w wersji online, bo nasi przedmówcy i pan profesor, i pani Zofia, i pan Peter, to było bardzo ciekawe wprowadzenie i bardzo za to dziękujemy, bo też myślę, że bardzo dobrze tą naszą wiedzę ugruntowały. Odpowiadając na twoje pytanie, jak traktujemy temat neutralności klimatycznej, reprezentuję grupę finansową BNP Paribas, która już w 2011 roku postawiła na agendzie temat zmian klimatu, przeciwdziałania zmianom klimatu jako priorytet w rozwoju, w takim kształtowaniu rozwoju biznesowego, aby podejmować działania, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i aby przyczyniać się do, mówiąc bardzo szeroko, ochrony środowiska, troski o bioróżnorodność. I ja myślę, że dzisiaj to już chyba nikt w gronie świadomego biznesu nie rozważa, czym jest to hasło, czy to jest daleko, czy blisko, tylko raczej wszyscy skupiamy się tu i teraz, co powinniśmy robić. Tak jak to było wspomniane w części prezentacji, już. Nie za chwilę, nie jutro, nie za 5 lat, tylko tu i teraz. I ja myślę, że tutaj już mamy taką świadomość w biznesie, że te działania powinny być podejmowane już teraz. Cieszę się, że my w przypadku grupy BNP i banku BNP Paribas w Polsce te działania podejmowaliśmy już w uprzednich latach, co nie zmienia faktu, że mamy ogromnie dużo do zrobienia dziś, jutro, w najbliższych politykach, w najbliższych produktach, w najbliższym wsparciu naszych klientów. Część kroków, trudnych decyzji jest już za nami, tak jak wyjście z sektora energetyki węglowej i tutaj na rynku polskim realizujemy to od 2015 roku, kiedy świadomość w ogóle zmian klimatu, tego pojęcia była znacznie niższa niż teraz, mówiąc dość oględnie, tak? I naprawdę bardzo trudno było o tym temacie rozmawiać w gremium biznesowym, w gremium również na styku administracji sektora publicznego, to był bardzo trudny temat. Ten temat jest dalej trudny i my to wszyscy dobrze wiemy, natomiast myślę, że te 5 lat bardzo dużo zmieniło w świadomości też generalnie społecznej. Natomiast to, co przed nami, to przede wszystkim działania
zdecydowane, konkretne. I też myślę, że to jest bardzo ważne, że wszyscy mamy bardzo dużo do zrobienia. To już nie jest pora na zastanawianie się nad pojęciem, tylko nad konkretami, nad konkretnymi działaniami. Każdy biznes ma inne wyzwania, ma inne możliwości działania. My jako instytucja finansowa mamy te możliwości kształtowania form finansowania, będąc tym krwiobiegiem gospodarki, co uważam jest ogromnym przywilejem, ale też gigantycznym zobowiązaniem w zakresie nowych funduszy, w zakresie możliwości finansowych, które ogłosiła też Unia Europejska, czy w ramach New Green Deal, czy w ramach Next Generation. Tutaj konkretne fundusze muszą być konkretnie przekładane na ofertę dla klientów, ale też na partnerstwa publiczno-prywatne, które pozwolą te środki lepiej dystrybuować. Lepiej rozumiane jako efektywnie, jako do klienta, na przykład do Kowalskiego, szybciej, czy też przy odpowiednim zabezpieczeniu, czy odpowiedniej pożyczce już tak czysto operacyjnie dla klientów, na przykład indywidualnych, których bardzo ważne jest też zapewnienie tego dofinansowania. I tutaj odwołam się chyba do takiego najbardziej nam znanego teraz tematu wszystkim w Polsce, czyli programu Czystego Powietrza, gdzie my jako jeden z banków komercyjnych jesteśmy bardzo aktywnie zaangażowani w ramach prac w grupie roboczej Związku Banków Polskich. W ramach właśnie tych prac chcemy ten program pomóc dystrybuować kanałami banków komercyjnych, tak aby właśnie każdy Kowalski mógł z niego skorzystać i mieć do tego jeszcze wsparcie finansowe. Jasne. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pierwsze pytanie. O szczegółach jeszcze będziemy rozmawiać. Pytanie do pana Jakuba Krzewiny, menedżera do spraw CSR i komunikacji wewnętrznych w grupie Raben. Ja tutaj pozwolę sobie odpowiedzieć przez pryzmat jednego z działań, jakie podjęliśmy 2 lata temu i był to taki eksperyment społeczny, jaki przeprowadziliśmy w jednej z poznańskich szkół podstawowych. I tam prosiliśmy dzieci tych pierwszych klas początkowego nauczania o narysowanie najmilszych momentów ze swojego życia rodzinnego. Tak, jak mieli przedstawić po prostu najbardziej pozytywne chwile ze swojego życia i efekt tego eksperymentu był taki, że nie było słownie jednej pracy dziecka, która nie przedstawiałaby rodzinnej jakiejś sytuacji na tle środowiska naturalnego. Tak, zawsze gdzieś były drzewa, kwiaty, także no jest to coś, znaczy środowisko naturalne jest nam dane, ale nie jest dane nam raz na zawsze, tak? I fajnie, że przy okazji to się staje też celem biznesowym, ale nie podchodzimy do tego tylko i wyłącznie przez pryzmat celów biznesowych, tak? No jest to po prostu kwestia tak naprawdę przeżycia albo jakości życia. No zdajemy sobie sprawę, że wszyscy poza tym, że pracujemy na co dzień na rzecz generowania jakiegoś wzrostu, no wiemy, że po prostu ten generowanie wzrostu mierzonego tylko i wyłącznie w pieniądzu, no już przestaje być tak naprawdę zasadne, ponieważ tak jak to już powiedziane zostało przez 3 tutaj prelegentów na wstępie i jak to już jest coraz głośniej na szczęście mówione też w mass mediach, no musimy przewartościować nasze podejście, to jak biznes jest zrealizowany, tak żeby po prostu być w stanie, nawet jeżeli mam do tego brutalnie podejść i mówić o zarabianiu pieniędzy, no to jeżeli chcemy nadal je zarabiać, no to musimy trochę przewartościować cały łańcuch dostaw i to jak te pieniądze będą generowane, żeby po prostu ktoś chciał i mógł w ogóle wydawać, bo jeżeli dojdzie do kompletnego załamania ekosystemów, no to możliwe, że no już te same, że tak powiem, grupy społeczne, które generują jakieś tam PKB czy cokolwiek, no to się w ogóle przewartościowuje, tak? Temperatury wzrosną tak, że biznes prowadzony dzisiaj w danej lokalizacji będzie kompletnie już nie do prowadzenia w tym miejscu, więc jak najbardziej tutaj jako firma postrzegamy kwestię neutralności klimatycznej jako trudne i wyzwanie, ale coś, co trzeba po prostu realizować. I w nieoderwaniu. Jasne, bardzo dziękuję. Pan Adam Targowski, menedżer do spraw zrównoważonego rozwoju w Skanska. To samo pytanie. Panie Adamie, słyszy nas pan? Tak jest. Słyszeliśmy przed chwilą od Pita Bakera, że można wyrazić takie... Słyszę, a czy mnie słychać? Halo, halo? Słychać z dużym opóźnieniem, ale słyszymy. Halo, halo. Dobra. Postaram się może wolniej mówić.
powinno być wyraźniej. Słyszeliśmy przed chwilą o trzech krokach, które należy podjąć, aby zająć się przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Mogę z radością powiedzieć, że o ile krok numer dwa podjęliśmy dopiero w zeszłym roku, określiliśmy ambitny cel neutralności klimatycznej do 2045 roku i ograniczenie tego śladu klimatycznego o 50% do 2030 roku, o tyle ten krok pierwszy, który bardzo często jest trudny i wymagający czasu, zaczęliśmy realizować już wiele lat temu, jeszcze zanim cel został określony, a więc zmapowanie wpływu działalności na środowisko to działanie realizujemy cały czas, natomiast zaczęliśmy je wiele lat temu, w związku z czym cel został sformułowany na podstawie danych, na podstawie naszej wiedzy, a nie na podstawie wyłącznie wizji czy wręcz rzucenia się na coś. A więc z jednej strony mogę powiedzieć, na pewno tak, będzie to trudne. I ten okres 25 lat wydaje się z jednej strony długim okresem, z drugiej strony natomiast w przypadku naszego biznesu przeważająca część wpływu jest to wpływ związany z łańcuchem dostaw, a więc czymś, na co mamy jedynie pośredni wpływ jako jeden z interesariuszy, jeden z elementów tego łańcucha. A więc duża, tak jak wspomniałem, duża część wpływu na klimat jej ograniczenie jest jedynie pośrednio zależne od nas. Natomiast z drugiej strony też to, co widzimy, bardzo miło mi spotkać się w takim gronie. Widzimy jednocześnie, że kiedy kilka lat temu zaczynaliśmy mówić o śladzie węglowym, o celu klimatycznym, raczej, tak mówiąc kolokwialnie, nie było z kim rozmawiać. Teraz ten temat stał się na tyle ważny, że jestem spokojny, również mając pośredni wpływ na dużą część naszego śladu klimatycznego, że się to uda. Dziękuję bardzo. Izo? Tak, to może przejdźmy teraz już do konkretów i zapytajmy, jakie rzeczywiście cele sobie stawiają. Może panie Jakubie, pan na początek. Według raportu McKinsey'a transport w Polsce, sektor transportu ogólnie jest odpowiedzialny za 15% całkowitych emisji. I wiadomo, że duża część, ponad połowa, to jest transport osobowy, mniejsza już część to samochody ciężarowe, dostawcze, czyli też logistyka. Ale proszę powiedzieć, jak u Państwa wygląda taki temat właśnie wyznaczania sobie celów? Czy te cele Państwo sobie wyznaczyli, czy obserwują ten swój wpływ na środowisko? I w jaki sposób tak naprawdę w tym momencie Państwo dążą do tych ograniczeń emisji? Jasne. Zdajemy sobie sprawę z istotności naszego wpływu na sytuację emisji na świecie i tutaj w 100% znane są opracowania wspomnianego przez panią chociażby McKinsey'a. I jak najbardziej wyznaczamy sobie cele i mamy konkretne działania zmapowane na roadmapie. Tutaj też, tak jak wspomniane zostało wcześniej, no ogólnie wspieramy wizję neutralności klimatycznej, tak? Ale jest to dosyć nadal odległy temat, odległa kwestia, dlatego staramy się konkretyzować nasze działania w perspektywie bardziej krótkoterminowej i tak nasza najbliższa roadmapa przedstawia działania oraz cele, jakie chcemy osiągnąć do 2025 roku. I tutaj postawiliśmy sobie za cel redukcji emisji o 30% absolutnej, ale też zwiększenie efektywności, gdyż po prostu biorąc realnie, znaczy wdrażając tą strategię tak naprawdę jeszcze w zeszłym roku, no to realnie rzecz biorąc nie widzieliśmy jasnych perspektyw, w szczególności wynikających ze środowiska zewnętrznego, że do 2025 pojazdy elektryczne chociażby będą w stanie zaspokoić obecne potrzeby tak naprawdę rynku, tak? Bo samochody elektryczne, jak wiemy, no nawet te osobowe nie są w stanie zapewnić takiej swobody w przemieszczaniu, jak do tej pory są konsumenci przyzwyczajeni, a to dopiero kwestia samochodów elektrycznych. To nie oznacza jakby, że nie pracujemy nad tym, tak? I prowadzimy działania, inwestujemy w
infrastrukturę oraz rozwiązania tak naprawdę IT, które pozwalają nam w sposób efektywny realizować dostawy, minimalizując jednocześnie po prostu emisję w przeliczeniu na daną jednostkę przewiezionego towaru, tak? I jakby czekamy na te innowacje rynkowe. Wiemy, że od przyszłego roku, to już było zapowiadane chociażby przez Mercedesa, tak, ruszy seryjna produkcja ciężarówek. Na razie też nie są to takie super długodystansowe, ale powiedzmy, że część operacji uda się tym zastąpić, tak? I jak najbardziej czekamy na to z niecierpliwością i będziemy chcieli być częścią takiej zmiany, tak? Trzeba tutaj też pamiętać właśnie, że no, musi to być poniekąd wspierane też, nie możemy, sami jakby tego nie jesteśmy w stanie zrealizować, tak? Bez wsparcia czy to klientów, czy też konsumentów, tych ostatecznych klientów, bo i również regulacyjno-prawna jest też istotna, ponieważ chociażby zanim zaczęły być wdrażane, pamiętajmy, elektryki, czy teraz się mówi o wodorze nawet w przyszłości, czemu ja osobiście najbardziej kibicuję i myślę, że to będzie ten docelowy napęd, to na przykład była kwestia zastosowania gazu w transporcie, tak? LNG, CNG. I jak najbardziej my to również testujemy, firmy to testują, ale no, okazuje się, że tak naprawdę o ile jakości powietrza to daje, potrafi dać dużo, tak niestety jeżeli chodzi o emisję CO2, redukcje są znikome, jeżeli mówimy o poniesionych nakładach inwestycyjnych, tak? Do tego dochodzą kwestie czysto infrastrukturalne. Tam, gdzie mamy instalacje CNG, LNG, one efektywnie funkcjonują, jeżeli prywatnie jest zainwestowane po prostu w sieć stacji, na poziomie krajowym czy nawet europejskim, przy głównych arteriach komunikacyjnych nie ma takiej sieci stacji, która by pozwalała efektywnie realizować łańcuchy dostaw. Także o tych technologiach jeszcze chętnie porozmawiamy i zapytamy, ale z tego co rozumiem, w tym momencie te działania skupiają się na osiąganiu pewnej efektywności w przewozie, tak? Jeżeli chodzi o transport, tak, ale pamiętajmy, że Grupa Raben nie zajmuje się tylko transportem, też magazynowaniem towarów, no i tutaj już widzimy realne możliwości i podejmujemy konkretne działania zmierzające nawet na najbliższe 2 lata, ograniczymy nasze emisje z tego tytułu o niemal 100%, zakupując po prostu energię z odnawialnych źródeł energii, także mamy pełną gotowość. Działają Państwo na razie na tyle, na ile mogą i na ile pozwalają technologie. Warunki, okay. Tak jest. Rozumiem. Dobrze, przechodząc do Pana Adama może. Panie Adamie, dużo się mówi nośne hasło zielone, zrównoważone budownictwo. Czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć w tym temacie, jak Skanska podchodzi do takiego tematu? Czy rzeczywiście wiąże się to jakoś z celami emisyjnymi? Proszę bardzo. Tak jest, zdecydowanie się wiąże i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, ponieważ to pojęcie często jest różnie rozumiane. Istotnym elementem jest, dwóch istotnych elementów jest to, co jest przez wielu rozumiane jako zielone budownictwo, a więc budownictwo efektywne energetycznie. I tutaj mamy do czynienia z emisją dwutlenku węgla czy wpływem na klimat związaną z tak zwanym produktem, a więc z tym, co przedsiębiorstwo, nazwijmy to, wytwarza i oddaje do użytkowania, no i wówczas już niekoniecznie ma na to wpływ. Tak jest w naszym przypadku, jeżeli chodzi o budynki, a więc jest to jedna rzecz, na którą patrzymy i na którą wpływamy, a więc zapewnienie, zaprojektowanie i zbudowanie budynku w taki sposób, aby był efektywny energetycznie i aby dawał narzędzia przyszłym użytkownikom do tego, żeby z niego efektywnie korzystać, efektywnie w znaczeniu pozytywnego wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie, ale też efektywnie, co równie ważne, jeżeli chodzi o zużycie energii i wpływ na środowisko. To jest jeden z elementów zielonego budownictwa. Natomiast ze względu na to, że ten pierwszy element, nazwijmy to, przebił się bardziej do świadomości w ostatnich latach, dużo prac zostało wykonanych, coraz bardziej w tym całkowitym cyklu życia budynku i jego wpływu na środowisko, coraz większe znaczenie ma to, co się dzieje przed oddaniem budynku do użytkowania.
A więc to, z czego został zbudowany, w jaki sposób został zbudowany. I tutaj z tą częścią związane jest pojęcie tak zwanego embodied carbon, a więc śladu węglowego związanego, nazwijmy to, z wytworzeniem tego produktu. No i tutaj w przypadku części biznesu, w której ja pracuję, a więc commercial development, budynki biurowe, tutaj w kontekście tej części główny wpływ na ten ślad węglowy mają materiały budowlane, ze szczególnym naciskiem na beton i stal. A więc tak trochę płynnie przechodząc do tego, nad czym pracujemy, tutaj bardzo istotna jest współpraca z łańcuchem dostaw, z łańcuchem wartości, aby być wymagającym klientem z jednej strony, z drugiej strony firmą, która oferuje coś takiego, co będzie dla naszych klientów interesujące, aby spowodować, może nie spowodować, bo to się już zaczęło dziać, natomiast aby zintensyfikować działania, które obejmują cały łańcuch. Że podsumowując, dwa istotne elementy, to co robi nasz produkt, a więc operacyjne, zużycie energii, operacyjny zielony budynek, ale też sposób i materiały, z których jest budowany. To są dwa obszary, na których się skupiamy. Jest jeszcze trzeci, mniejszy, mianowicie nasze operacje, a więc to, co my jako pracownicy emitujemy przy okazji, nazwijmy to, ten dwutlenek węgla i ten wpływ na klimat biurowy. Natomiast to wobec profilu naszej działalności to jest coś, co z jednej strony, na co z jednej strony mamy największy wpływ, a więc to pójdzie najszybciej, ale z drugiej strony przy wartościach bezwzględnych pozostałych emisji pozostałego wpływu najmniejsze. Mam nadzieję, że... Tak, dziękujemy za wytłumaczenie jak najbardziej tych różnic i tych kwestii. Dobrze, a teraz jak bank może sobie radzić tak naprawdę i co bank może robić dla klimatu i dla środowiska? Tu pytanie do Marii Krawczyńskiej, bo według raportu Share Action, takiej organizacji brytyjskiej, zostaliście uznani najlepszym europejskim bankiem w zakresie działań na rzecz klimatu, więc może tutaj dokładniej, co tak naprawdę, jaki swój wkład może mieć bank w takie ratowanie świata, można powiedzieć, od tej strony. Tak, nasze zobowiązania wobec środowiska i wobec klimatu, myślę, że można podzielić na cztery główne zobowiązania. I tutaj analogicznie, jak wspomniał mój przedmówca, to ja też to powtórzę, że to ograniczanie negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej to jest znikomy wkład generalnie w przeciwdziałanie zmianom klimatu, więc o tym powiem najmniej, bo te działania stale podejmujemy i jesteśmy w skali globalnej, neutralni, emisyjni, jeśli chodzi o działalność operacyjną, ale to jest tak nieistotne w całej skali działalności bankowej, więc to jest jedno z naszych zobowiązań i tutaj na rynku polskim my też stale zwiększamy udział zielonej energii, której używamy w naszych placówkach, centralach i oddziałach, ale to jest jedno z zobowiązań, ale o tym najmniej. Te dwa kluczowe zobowiązania dotyczą naszej działalności. Jedno zobowiązanie to ta strona mitygująca, czyli to, żebyśmy mitygowali, my to nazywamy szeroko ryzyka ESG, bo patrzymy generalnie, to też się dzisiaj przewijało w naszych pierwszej części spotkania, tak, żeby patrzeć bardzo szeroko na tematy sustainability i my też tak szeroko patrzymy na ryzyka ESG i to jest ta strona mitygująca. Oczywiście to ryzyko i to środowiskowe jest tu kluczowe i to mitygowanie ryzyk przekłada się bezpośrednio na nasze polityki sektorowe, na polityki wskazujące, jakich biznesów nie będziemy finansowali, jakim klientom dajemy wsparcie i dajemy też taki czas na transformację, na właśnie tą transformację energetyczną, czy też transformację w kierunku zielonym, jak to nazywamy tak kolokwialnie. I to jest ta cała strona mitygująca, która mocno opiera się na trudnych decyzjach biznesowych. Tak jak już wspomniałam wcześniej w swojej pierwszej wypowiedzi, to są właśnie sektory, których nie finansujemy, czy energetyka węglowa, czy niekonwencjonalne zasoby ropy i gazu. To są też sektory niezwiązane może bezpośrednio z dzisiaj z naszą rozmową o neutralności, a to jest na przykład sektor tytoniowy,
który też jest szkodliwy w perspektywie analizy ESG. I to jest ta strona mitygująca i to jest też ta trudniejsza strona w sensie też naszej rozmowy, natomiast kolejne zobowiązanie jest tą stroną rozwojową, tą stroną wsparcia i zobowiązanie, które komunikujemy klientom, to jest to wsparcie w transformacji, w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. I tutaj też ustalamy konkretne terminy naszego wspierania i dajemy klientom szansę. My wiemy, że to jest szczególnie istotne na rynku polskim, żeby ta transformacja, żeby ta zmiana źródeł energii, żeby ta zwiększenie efektywności energetycznej rzeczywiście postępowało. Potrzebujemy tego planu, ale planu na najbliższe 5, najbliższe 10 lat, nie na 20 czy 30, bo wiemy, że te działania muszą nastąpić już teraz. I to jest kluczowe, i to jest kluczowe zobowiązanie, żeby rzeczywiście to wsparcie nastąpiło. Jak to wsparcie ma w praktyce wyglądać? No oczywiście muszą być do tego konkretne produkty i usługi do wszystkich segmentów klienckich. Te produkty muszą być oferowane też w sposób przystępny dla klientów w korzystnych warunkach finansowych, bo jesteśmy organizacją, która finansuje przedsięwzięcia naszych klientów, czy indywidualnych i biznesowych, i te warunki muszą być na tyle korzystne. I to wsparcie też eksperckie, merytoryczne, czy to są audyty energetyczne, czy to jest doradztwo. Te wsparcie też zapewniamy przy produktach, które oferujemy, aby klientom tą zmianę po pierwsze uświadomić, po drugie ułatwić, po trzecie w sposób efektywny przeprowadzić klienta przez ten proces. I tutaj przechodzimy też płynnie do czwartego zobowiązania, które uważam, że też jest szczególnie istotne ze względu na profil naszej działalności. To jest szeroko pojęte zwiększenie świadomości i edukacja. My jesteśmy istotnym pracodawcą, zatrudniamy ponad 10 tysięcy osób. Każdy nasz pracownik ma kontakt ze swoim najbliższym otoczeniem, z rodziną, ze znajomymi. To jest ta sfera edukacji wewnętrznej, ale gigantyczny wpływ mamy w edukacji i budowaniu świadomości generalnie społecznej, tak? Ponad 3 miliony klientów. Też mamy nadzieję na interakcję każdego klienta ze swoim otoczeniem. I tutaj też postrzegamy naszą rolę jako takiego edukatora, rolę budowania świadomości. Robimy to poprzez różne formy działania i przez edukację klientów i poprzez specjalne narzędzia w stylu portal edukacyjny Agronomist, to akurat sektor rolno-spożywczy, ale też poprzez masową komunikację, w której dotykamy tematu zmian klimatu, bo też uważamy, że trzeba o tym mówić. Tutaj, jak cytując pana profesora, można panikować, trzeba, ale też trzeba o tym mówić. Wiemy, że świadomość w Polsce jest znacznie wyższa niż kilka lat temu, ale ciągle mam wrażenie, że trzeba ten temat poruszać i to pewnie wszyscy robimy w tym gronie, ale my też jako bank swoje zobowiązanie tak postrzegamy w takiej szerokiej komunikacji tematów właśnie zmian klimatu czy kryzysu klimatycznego i tego, jak ważne to jest w naszych działaniach, w nas wszystkich. Ja się rozgaduję, Iza, więc także trzeba mnie stopować. Tak, dziękujemy. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Szybka runda z mojej strony, w takim razie trzy pytania do Państwa. Do Pana Jakuba z grupy Rabel w tej chwili kieruję pytanie. Mówiliśmy trochę o technologiach. Które z technologii mogą pozwolić na redukcję emisji w transporcie? Które są najbardziej obiecujące z Waszego punktu widzenia i możliwe do wykorzystania w logistyce? Czyli tak jak już trochę wspomniałem, no pierwszą taką jaskółką, która miała na to pozwolić właśnie był gaz ziemny w postaci LNG lub CNG, no i on rzeczywiście relatywnie jakieś redukcje tych emisji CO2 umożliwiał, aczkolwiek ciężko powiedzieć, żeby to było docelowe rozwiązanie. Takim najbliższym, które na razie no też nie funkcjonuje na szerszą skalę, tylko jest na fazie bardziej prototypów i testowania na mniejszej skali operacji, są to właśnie pojazdy elektryczne, tak? No i one, myślę, w pierwszej kolejności tutaj zostaną wdrożone. Mam nadzieję, że już od przyszłego roku, także najbliższe lata tutaj pierwsze pojazdy ciężarowe zelektryfikowane się pojawią. I one w pierwszej kolejności będą dotyczyły tak naprawdę tego krótkiego i średniodystansowego transportu z uwagi po prostu na pojemność akumulatorów i konieczność ładowania, tak? No i to oczywiście też będzie musiało być spotkać się z rozwojem infrastruktury, czyli pojawieniem się większej liczby ładowarek, ale powiedzmy, że tutaj akurat w wielu aspektach sami sobie będziemy w stanie poradzić, korzystając po prostu z własnych obiektów i pomiędzy nimi tworząc jakby sieć takich neutralnych, klimatycznych transportów, tak? Z kolei no, na tym najdalszym biegunie
analizując teraz najnowsze badania, no to można powiedzieć, że jeszcze jest w zasięgu ogniwa paliwowo-wodorowe są, tak? I tutaj to jako napęd ja osobiście postrzegam jako jako ten docelowy, który po prostu pomoże nam ostatecznie rozwiązać problem emisyjności w transporcie. Jednak nie przewiduję, żeby to nastąpiło szybciej niż za około 10 lat, tak żeby to zaczęło być wdrażane. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Adama ze Skanski. Jakie rozwiązania w ekobudownictwie, pan troszkę wspomniał o tym, mogą się przyczynić do ograniczenia emisji CO2 i czy są one już jakąś praktyką powszechną albo mają szansę stać się taką praktyką? Ja myślę, że to generalnie są takie dwie płaszczyzny, które są uniwersalne dla każdego biznesu. Jedno to jest zasilenie działalności czy produkcji energią ze źródeł odnawialnych, a więc czymś, co nie ma samo w sobie śladu węglowego. I tutaj z naszej perspektywy jest to bardzo istotne. Padł przykład zakupu energii ze źródeł odnawialnych. To jest taki pierwszy krok, powiedzmy. Drugi krok i to, na czym nam zależy, to jest uniezależnienie energetyczne w pewnym momencie realizowanych projektów, a więc wdrożenie technologii, która pozwoli realizowanym obiektom być niezależnym energetycznie, a więc wytwarzać na swoje potrzeby, a może nawet w pewnych momentach więcej niż potrzebują. I tutaj realizujemy to przez współpracę z polską firmą Saule Technologies, która komercjalizuje, wynalazła i komercjalizuje ogniwa perowskitowe. Są to takie ogniwa fotowoltaiczne, które z naszej perspektywy są super interesujące z tego względu, że nie wymagają takiej optymalnej ekspozycji, jak dotychczas stosowane, a więc mogą być stosowane na wielu powierzchniach, które dotychczas nie były rozważane jako wytwarzające energię. I to jest małe problemy techniczne. Panie Adamie, niestety mamy jakieś problemy z połączeniem i przerywa dźwięk. Proponowałabym wyłączyć kamerę i spróbować. Niestety pan Adam nas chyba nie słyszy. Może przejdźmy do pytania dla Marii. Jeżeli będzie taka możliwość, to wrócimy do poprzedniego pytania, dobrze? Pytanie do Marii z banku BNP Paribas. Mówiłaś o rezygnacji z finansowania kopalni węgla, elektrowni węglowych. Ja chciałam spytać, jakie polityki sektorowe CSR definiujące szczególne wymogi klientów przyjął wasz? Drugim obszarem poza energią. Pan Adam jeszcze chyba. O, teraz zniknął całkowicie. Mario, nie traćmy czasu i przejdźmy do pytania do Marii z BNP Paribas. No to tylko technologia, niestety. Tak, tak jak wspomniałam, prowadzimy całościowy monitoring ESG wszystkich klientów pod kątem właśnie ryzyk ESG, ale oprócz tego zdefiniowaliśmy grupowo sektory właśnie wrażliwe pod kątem CSR czy pod kątem ESG, bo możemy tych pojęć użyć wymiennie. To są sektory, w których stosujemy wykluczenia, czyli biznesy, których nie finansujemy. Tak jak wspomniałam, jest to energetyka węglowa, czy są paliwa niekonwencjonalne, czy to jest sektor tytoniowy, ale są to też sektory, którym przykładamy szczególną uwagę, które podlegają szczególnej analizie, bo wiemy, że wpływ tych sektorów na środowisko jest bardzo istotny. I to są na przykład sektory rolno-spożywcze, czy sektory leśne, to są sektory bezpieczeństwa. I tutaj mamy szereg wyłączeń, ale też szereg kryteriów, które musi wypełnić nasz klient, czy też prospekt, żeby mógł być finansowany. I to jest też bardzo ważne, że te sektory z roku na rok zwiększa się lista polityki sektorów wrażliwych, też odpowiadając na bieżące wyzwania, też w wyniku dialogu, który prowadzimy na poziomie grupy, też z jednostkami eksperckimi, z agendą ONZ-u, z UNEP-em w temacie właśnie wyzwań, też oddziaływania na środowisko poszczególnych sektorów, więc te polityki też już mogę zapowiedzieć, że będzie się zwiększała liczba tych sektorów wraz też z analizą i też ze świadomością tego, gdzie powinniśmy jeszcze bardziej szczególnie analizować to, co nasi klienci bądź potencjalni klienci robią, jak funkcjonują.
Reprezentując dużą grupę energetyczną, nie bez powodu też o to pytałam, bo oczywiście jesteśmy na pierwszej linii strzału, byliśmy i jako sektor energetyczny mierzymy się ze swoimi problemami, ale bardzo ciekawe jest też to, że poszerzacie tak tą listę i jednak tak. te polityki CSR-owe czy ESG będą coraz bardziej zintegrowane i takie pogłębione, tak, w stosunku również do waszych innych klientów. Na pewno jesteście na pierwszej linii analizy, to mogę powiedzieć. Tak, 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 to z pewnością. Iza, teraz chyba kolej na ciebie. Nie wiem, jak tam sytuacja z panem Adamem Targowskim. Właśnie chciałam oddać głos, bo widziałam pana Adama przed tak? chwilą, ale chyba już ja nie widzę. Widzę. I teraz już też niestety. Izo, mikrofon, nie słychać cię. Przepraszam, ja się wyłączyłam, żeby nie przeszkadzać. Wcześniej zapomniałam się włączyć, ale mówiłam, że czas nam się już powoli kończy, więc ja już bym przeszła chyba do naszego ostatniego pytania, takiego podsumowującego. Czegoś, o czym już tak każdy z Państwa wspominał po troszku, ale tak naprawdę czego biznes, czego z Państwa perspektywy biznes by dzisiaj najbardziej potrzebował? Czy to są jakieś ułatwienia, właśnie rozwiązania technologiczne, czy to jest kwestia rozwiązań legislacyjnych, kwestia finansowania i kapitału, czy można mówić w tych kategoriach, czego potrzeba, żeby ta zielona transformacja w państwie mogła iść jeszcze dalej? Jeśli mogę, pozwolę sobie zacząć. No to już zostało jakby powiedziane przez wszystkich przedmówców, że to jest niestety bardzo połączony system naczyń, tak, i wszyscy tak naprawdę muszą się spiąć i zacząć działać w tym aspekcie, no ale żeby konkretyzować tą wypowiedź, to mogę odnieść to do naszego przykładu, tak, i myślę, że tak jak zostało to też przedstawione przez tutaj Wise Europa, tak, no sektor prywatny, no robi bardzo dużo, tak, i my też widzimy to właśnie, tak jak tutaj koleżanka Maria wspomina, też mamy zamiar przystąpić do takiego zrównoważonego, zielonego finansowania, wiążemy z tym jakieś nadzieje, tak, do tego dochodzi kwestia po prostu wymagań tak naprawdę klientów i tego, że oni jakby w swoich strategiach to środowisko mają na coraz wyższym priorytecie i oczekują tego samego od dostawców, więc myślę, że tutaj rynek się sam w stanie jest zmobilizować. Cała też w ogóle historia z offsetowaniem emisji, tak? No to też jest głównie rynek tak naprawdę prywatny i można dyskutować sami, powiem, że to nie jest takie super transparentne i jakby jak powinno być, jakbyśmy chcieli, ale no jest to znowuż działanie tylko prywatne, tak, więc fajnie, że się dzieje. I tak naprawdę myślę, że tutaj głównie oczekujemy takiej stabilności chociażby w otoczeniu prawno-legislacyjnym, tak, czy też podatkowym. No nie będę ukrywał, że to, że w ogóle Unia Europejska zaczęła mówić o tym Zielonym Ładzie i na razie się o tym mówi, ale wiem, że to będzie wdrażane, brak na razie jakichś super konkretów, ale fakt już, że to odbicie, tak, czyli odbudowa gospodarek po kryzysie pandemicznym, już też coraz głośniej się mówi o tym, że ma być uzależniony właśnie od inwestycji, czy to w zrównoważony rozwój, głównie oparcie o środowisko czy cyfryzację, tak, no to też daje dużą nadzieję. No i tutaj właśnie chciałem się odnieść do konkretnego przykładu, chociażby gazowego napędu dla ciężarówek, tak. W pewnym momencie było głośno, żeby w to inwestować. Nawet niektóre firmy holenderskie, w których regionach dotowane były bardzo inwestycje właśnie w napęd LNG, zaczęły podejmować strategię 5- czy 10-letnie wymiany całej floty, tak, w oparciu o to, a okazuje się, że właśnie ten LNG wcale tutaj no, nie uratuje sytuacji. Dwa, dochodził też argument czysto rynkowy, że po prostu inwestowanie we flotę LNG, biorąc pod uwagę brak właśnie tej infrastruktury i jakby środowiska tego prawno-legislacyjnego, które by zabezpieczyło długoterminową taką inwestycję, powodowało to też dużą rezerwę w stosunku do tego, bo nie było prozaicznie, rzecz mówiąc, rynku zbytu na używane na przykład pojazdy LNG, gdzie tak naprawdę tradycyjne pojazdy, jakby ten rynek zbytu, rynek wtórny jest stworzony. Także no, oczekujemy głównie zmian tutaj legislacyjnych i administracyjnych, ale znaczy widzę, że to się zaczyna dziać, mam tylko nadzieję, że szybko się to skonkretyzuje
i to sprzężenie, ten efekt synergii między sektorem prywatnym, publicznym nastąpi. Ja tutaj się w pełni zgodzę co do potrzeb biznesu w zakresie właśnie sprawności legislacyjnej. Też pogłębię tą wypowiedź, myślę, że potwierdzając tą potrzebę, którą wskazała pani Zofia, to bodajże był ostatni punkt, czyli ta właśnie efektywna współpraca. Ja bym to nawet poszerzyła jako taką międzysektorową współpracę, bo rzeczywiście sektor prywatny podejmuje inwestycje i wiemy, że są kluczowe, sektor bankowy je finansuje, ale tutaj jest niezbędna ta współpraca z administracją, z samorządami lokalnymi, które są bardzo kluczowe i też ze sferą ekspercką, ze sferą akademicką, sferą, która dostarcza tej rzetelnej wiedzy, ekspertyzy, czasem waliduje rozwiązania, które są na stole. Więc myślę, że czego najbardziej potrzebujemy do takiej efektywnej współpracy, nastawionej na rozwiązywanie problemów i sprawczość. Zgadza się, dziękujemy. Czy pan Adam jest z nami, czy już na trwałe nas opuścił? Nie wiemy. Właśnie nie jestem pewna, czy pan Adam będzie mógł jeszcze dołączyć, ponieważ to jego sytuacja awaryjna i dentysta, więc bardzo już dziękujemy w takim razie. Bardzo dziękujemy, tak, za spotkanie. Myślę, że to, co tutaj brzmiało, jest bardzo ważne, chociaż nie brzmiało parę innych ważnych tematów, o które chciałyśmy z Izą zapytać, ale to mamy przestrzeń do zorganizowania kolejnego spotkania, takich jak chociażby taksonomia dla zrównoważonych inwestycji i to był temat, który dzisiaj miałyśmy w agendzie i na wokandzie, ale tutaj patrzę na Marię, bo na pewno wrócimy z tą tematyką jeszcze do sektora bankowego. I cóż, i myślę, że to, co wybrzmiało tutaj tytułem podsumowania, tak, to, czego najbardziej potrzebujemy, reprezentując różne sektory biznesowe, to ułatwienia ze strony rządu z całą pewnością, tak? Chociaż trzeba powiedzieć też, że dobrym punktem wyjścia tutaj bardzo takim pozytywnym jest spójne stanowisko Unii Europejskiej, która nawet można powiedzieć, że rzuciła wyzwanie w kwestii neutralności klimatycznej Stanom Zjednoczonym i Chinom, tak? No niemniej jednak bardzo wiele zależy od solidarności europejskiej, w którą również wpisują się działania Polski i patrzymy z dużą uwagą na to, co się w najbliższych tygodniach, miesiącach będzie w tym temacie działo. Ja ze swojej strony, jak mam taką przestrzeń, a dostałam taką zgodę i pozwolenie, to chciałabym przede wszystkim uczestników naszego spotkania, którzy być może nas słuchają, a reprezentują sektor energetyczny, chciałabym zachęcić do skorzystania z portalu Transformacja 2050, stworzonego przez grupę Veolia w Polsce i firmę foresightową Forcie, która jest taką platformą dla otwartego dialogu ekspertów z bardzo różnej branży na temat przyszłości energetyki w Polsce w ogóle. Także serdecznie zachęcam ze swojej strony, taki mały tutaj prywatny akcent na koniec. Bardzo dziękuję ze swojej strony w imieniu Zarządu Forum Podzielonego Biznesu w Polsce. I Zoe, teraz głos już oddaję Tobie. Tak, patrzę na zegarek, czas już niestety nam się skończył, więc będziemy już po prostu kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, ale bardzo cieszymy się, że było Państwa tak wiele i oglądało naszą transmisję na Facebook tak wiele osób. To nagranie będzie na pewno dostępne w późniejszym czasie na Facebooku, więc proszę śledzić nasze konta. I co? I liczymy na kolejne tego typu spotkania i debaty w tak licznym gronie, bo myślę, że tematów do omówienia jest jeszcze bardzo dużo. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo i wszystkim uczestnikom. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia.